nazywam się Jacek Kołtan, jestem zastępcą dyrektora do spraw naukowych Europejskiego Centrum Solidarności. I bardzo cieszę się, że tak się Państwo przybyliście, bo ta ilość twarzy bardzo usensownia takie wydarzenia. Tym bardziej, że kwestia jest poważna, o wolnej woli nie dyskutuje się łatwo. Temat nie należy do tematów prostych. Tym bardziej cieszę się, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Po raz drugi spotykamy się w Europejskim Centrum Solidarności. Dla mnie powód do szczęścia jest podwójny, nie tylko dlatego, że tak licznie Państwo przybywacie, ale także dlatego, że bardzo na to zależy, żeby to miejsce nie kojarzyło się wyłącznie z zamkniętą przeszłością. Historia, którą tutaj opowiadamy, historia Solidarności, wystawa stała ponad 3000 metrów kwadratowych tej opowieści, ma służyć temu, żeby inspirować, a Zimowy Ogród ma być, czy cały ten budynek ma być taką publiczną agorą. Stąd też koncepcja otwartej biblioteki dla wszystkich, wolnego dostępu do internetu, fruwającego tutaj w powietrzu, ale także całej masy idei w powietrzu fruwających i domagających się tego, żeby je uchwycić i je przedyskutować. Więc zapraszam Państwa, zwracajcie proszę uwagę na różne aktywności, które odbywają się w Europejskim Centrum Solidarności. Przypomnę, że mamy także Wydział Naukowy, który nazywa się Wydziałem Myśli Społecznej, którego zadaniem jest prowadzenie nie tylko badań naukowych, historycznych i teoretyczno-społecznych, ale także wydawanie książek. Ponad 11 tytułów, jeszcze raz, 17 tytułów nawet książkowych jest wydanych na wolnych licencjach. Możecie je Państwo znaleźć w niemal wszystkich najpopularniejszych formatach cyfrowych na naszej stronie internetowej. Polecam skorzystać z tego zasobu, bo bardzo zależy nam na tym, żeby polityka otwartościowa była ważnym elementem naszej działalności. Prywatnie jestem filozofem, więc cieszę się tym bardziej, że filozofia trafia pod strzechy Europejskiego Centrum Solidarności i w tych może świetnych, ciekawych czasach, a może właśnie ciekawych czasach, a przez to takich trudnych, chciałbym się tylko, nie tylko krzyknąć gdańsku filozofii, ale także polską filozofii. Więc liczę bardzo na to, że to kolejne spotkanie przed nami, jeszcze wiele innych spotkań, że będzie nam się udawało rozfilozofować Gdańsk i Polskę. Dziękuję za uwagę, a teraz jeszcze poproszę o głos na nasz Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, ja też chciałam Państwa powitać serdecznie w imieniu Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, które na wiele różnych sposobów jest powiązane z projektem Filozofuj. Po pierwsze, wśród ojców założycieli Filozofuj jest właśnie pracownik naszego Instytutu. Po drugie, proszę Państwa, w czasopiśmie Filozofuj, akurat w tym numerze, publikuje czterech naszych pracowników, cyklicznie publikują różni nasi pracownicy. Nasi pracownicy są także uczestnikami tych debat, są prelegentami najczęściej przez nas zapraszanymi do prowadzenia takich debat. No, Instytut włącza się instytucjonalnie w organizowanie debat z cyklu Gdańsku Filozofuj. Trwa, proszę Państwa, rekrutacja, więc ja tutaj przychodzę, żeby Państwa zaprosić na studia filozoficzne, wszystkich tych, których udało się już zainspirować filozofią i filozofowaniem. Nasz Instytut ma uprawnienia do prowadzenia studiów na trzech poziomach, czyli wszystkich możliwych poziomach, studiów licencjackich, studiów magisterskich i doktoranckich. Zapraszamy serdecznie, proszę Państwa, nie tylko absolwentów szkół średnich, ale także studentów innych kierunków, do tego, żebyście Państwo przyszli do nas i posmakowali, jak można w sposób taki uporządkowany studiować filozofię. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Celina Głogowska. Jest mi niezmiernie miło Państwa przywitać po raz czwarty na debacie z serii Gdańsk Filozofu i po raz drugi w Europejskim Centrum Solidarności, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również naszym patronom, honorowemu patronowi prezydentowi miasta Gdańska, Radzie Miasta Gdańska, Radiu Gdańsk, Radiu Studenckiemu MORS oraz portalowi trójmiasto.pl, a także Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Żeby nie przedłużać, odpowiem tylko panu doktorowi Kołtanowi, że podbijamy całą Polskę. Jesteśmy, za nami debata pierwsza we Wrocławiu, a jutro pierwsza debata w Łodzi. Także polską filozofię, myślę, że to dobre zawołanie. Dzisiejszy temat, wolna wola, czy to ty decydujesz, wokół numeru 8 Filozofuj. Przed nami dwóch dyskutantów,
profesor doktor habilitowany Stanisław Judycki z Uniwersytetu Gdańskiego. I doktor habilitowany Robert Poczobut, profesor Uniwersytetu Białymstoku. Pozwolę sobie panów profesorów krótko przedstawić. Profesor dr habilitowany Stanisław Judycki jest kierownikiem Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się epistemologią, filozofią religii i filozofią, historią filozofii współczesnej. Jest autorem takich książek jak Umysł i synteza, argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, Świadomość i pamięć, uzasadnienie dualizmu antropologicznego, oraz Bóg i inne osoby, próba z zakresu teologii filozoficznej. Natomiast profesor Robert Poczobut jest kierownikiem Zakładu Epistemologii i Kognitywistyki w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się filozofią logiki, ontologią, filozofią umysłu i kognitywistyką. Jest autorem książki Między redukcją a emergencją, spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym, współredaktorem antologii Analityczna metafizyka umysłu, najnowsze kontrowersje, a obecnie pracuje nad książką Kognitywistyczne teorie jaśni. Formuła naszej dzisiejszej debaty będzie taka jak zazwyczaj. Najpierw profesorowie przedstawią swoje stanowisko w kwestii istnienia i natury wolnej woli. Następnie skomentują swoje stanowiska, po czym głos zostanie oddany Państwu. Każdy z przybyłych będzie mógł zadać pytanie, także zachęćmy brawami panów profesorów do dyskusji. Dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję. Zanim zaczniemy, ja się nie mogę powstrzymać, muszę to powiedzieć. Mianowicie jestem bardzo wzruszony nawet, że jestem w tym miejscu. Ale to nie dlatego, że to jest Centrum Solidarności, nie należałem do żadnej organizacji. To dlatego, że ja w tym miejscu grałem w piłkę nożną. Dokładnie w tym miejscu, który za plecami mojej była bramka, mieszkałem na ulicy Jana Skolna 8, po przeciwnej stronie. Także tak rozrządził, że teraz miejsce tej bramki, ja siedzę sobie i mam mówić o metafizycznych kwestiach. Także jakaś taka pętla w tym losu jest. Proszę Państwa, jeżeli chodzi natomiast o rzecz samą, ja mam zajmę Państwu około 12 minut. Przeczytam to, co chcę powiedzieć na temat wolności, istnienia wolności. Myślę, że to będzie pewnego rodzaju wprowadzenie też do dyskusji. Wydaje mi się, że tak jest lepiej dostarczenie jakichś informacji na początek. To już nie będę bardzo monotonnie czytał, pewnie to 12 minut. A gdybym miał to powiedzieć, to wyszłoby gorzej, to byłoby zorganizowane. Ten tekst, który tutaj mam, on się nazywa Wolna wola i przeznaczenie człowieka. Otóż tak, jeśli wolna wola nie istnieje, wtedy człowiek pozostaje całkowicie poza dobrym i złem. Tak samo, jak to ma miejsce w przypadku zwierząt. Jeśli natomiast wolna wola istnieje, wtedy ludzie nie należą wyłącznie do królestwa fizycznego kosmosu, gdyż dobro i zło nie jest żadnym konkretnym budulcem, który tworzył znany nam świat. Jeśli zatem wolna wola istnieje, wtedy nasza ludzka wolność jest tylko śladem potężnego królestwa duchowego, o którym w tej chwili nie możemy mieć żadnego konkretnego wyobrażenia. Już te stwierdzenia, jak dotąd same w sobie dość zagadkowe, jak zdaję sobie sprawę, wskazują na absolutną wyjątkowość filozoficzną, a więc i metafizyczną problemu wolnej woli. Posiadanie wolnej woli przypisujemy nie tylko ludziom, lecz także innym istotom duchowym, jeśli oczywiście ich istnienie przyjmujemy. A więc wolną wolę przypisujemy również takim istotom duchowym jak aniołowie, ale też uznajemy, że Bóg nie działa jak bijące źródło, rozlewające swoją dobroć
lecz że podejmuje on wolne decyzje. Aby dać wyczucie, o jak złożoną teoretycznie rzecz chodzi w problemie wolnej woli, wymienię teraz następujące kwestie. Po pierwsze, wolność rozumiana jako niezależność od różnorakich okoliczności, niezależność całkowita lub częściowa i wolna wola są dwiema różnymi rzeczami. Gdyż wolna wola polega nie tylko na niezależności od określonych czynników, lecz przede wszystkim na zdolności do samodzielnego wytwarzania skutków, na zdolności do bycia pierwszą przyczyną tych skutków, a jeszcze inaczej mówiąc, na zdolności do określania siebie, a więc na zdolności do autodeterminacji. Procesy pogodowe rozgrywające się teraz, powiedzmy, nad Labradorem, są częściowo przynajmniej niezależne od procesów pogodowych rozgrywających się teraz w Gdańsku. Lecz z tego powodu nie nazwiemy ich wolnymi w sensie ludzkiej wolnej woli, gdyż nie posiadają one zdolności do autodeterminacji. Po drugie, aby mogła mieć miejsce owa zdolność do autodeterminacji, istota w nią wyposażona musi być istotą samoświadomą, rozumną, zdolną do stawiania sobie różnorakich celów, a także istotą zdolną do wartościowania i do czującego odnoszenia się do wartości i antywartości. Stąd niezależność pewnych procesów fizycznych od innych lub nawet to, że pewne procesy wydają się być całkowicie niezdeterminowane, absolutnie nie wystarcza, aby można było mówić o wolnej woli. Mieszanie różnych faktów dotyczących niezdeterminowania świata fizycznego z problemem wolnej woli jest jednym z najczęstszych nieporozumień w tej dziedzinie dyskusji. Po trzecie, aby mogła zaistnieć zdolność do autodeterminacji, potrzebny jest wprawdzie warunek niezależności, lecz także potrzebny jest warunek bycia odrębną siłą. Nie chodzi przy tym o to, że wolna wola musi być silną wolą, bo da się pomyśleć taki rodzaj wolnej woli, która byłaby tylko chwilowa, a więc nie mogłaby wytrwać w swoich decyzjach więcej niż na przykład jedną sekundę. Mimo to tego rodzaju wola byłaby wolna. A zatem wolna wola musi być siłą zdolną do wydobywania z siebie decyzji, siłą zdolną do działania, czy to będzie chodziło o działania wewnętrzne, czy o działania skierowane na zewnątrz. Przez działania wewnętrzne rozumiem decyzję. Ktoś podejmuje, czy nie działając fizycznie. Po czwarte, żyjąc w świecie fizycznym doświadczamy działania różnych sił, lecz ostatecznie patrząc, poprzez wszystkie przemiany, jakie obserwujemy, poprzez wszystkie związki przyczynowe, jakie widzimy i jakie badamy, musi się przejawiać ta sama siła, która świat fizyczny niejako w jedność sprzęga. W wypadku przemian fizycznych nie mamy bezpośredniego doświadczenia tej siły, widzimy jedynie jej efekty. Natomiast w naszym własnym wypadku doświadczamy tej siły od wewnątrz. Jesteśmy nią. Ani w jednej, ani w drugiej sytuacji nie znamy jednakże tego, czym te siły są, jaka jest ich indywidualna i jakościowa natura. Po piąte, wola, aby mogła być nazwana wolną, musi być niezależna w swoim działaniu nie tylko od przyczyn fizycznych, ale od ewentualnych przyczyn psychicznych lub duchowych. Da się pomyśleć bowiem taki świat czysto duchowy, w którym wszystkie żyjące i działające w nim istoty byłyby spirytualnymi automatami, duchowymi maszynami, poddanymi całkowicie wpływowi z zewnątrz, a zatem istotami niezdolnymi do żadnej postaci autodeterminacji. Tak więc wolna wola swoją naturą musi przekraczać nie tylko determinację fizyczną, ale też ewentualną determinację duchową. Po szóste, jeśli istnieje Bóg jako istota wszechmocna, wszechwiedząca i doskonale dobra, to wolna wola ludzka, w sensie zarysowanym przez powyższe stwierdzenia, musi być niezależna również od Niego. A więc, aby wola jakiejś istoty świadomej i rozumnej była wolna, musi być nie tylko osobną siłą, niezależną od determinacji fizycznej, od determinacji duchowej, lecz również od determinacji, którą można tutaj nazwać teologiczną. Jeśli Bóg jest istotą wszechwiedzącą, to musi wiedzieć, co jutro wybiorę, gdy wejdę do cukierni, lemoniadę czy też raczej lodu. Jeśli jest on wszechwiedzący, to musi mieć
tak zwaną przedwiedzę, to znaczy wiedzę dotyczącą przyszłych zdarzeń, a w tym i moich przyszłych decyzji. Musi więc wiedzieć, co jutro wybiorę w cukierki. Nawet wtedy musi to wiedzieć, gdy ja tego nie wiem dzisiaj. Jak również musi to wiedzieć jutro, choć ja jutro nie będę tego wiedział aż do chwili, zanim nie zdecyduję się na jeden lub drugi wolny wybór. Gdy jednak Bóg wie przed moją decyzją, że wybiorę lody i gdy Jego wiedza jest nieomylna, to nie jestem istotą wolną, gdyż będę musiał wybrać lody. Po siódme, gdy pominiemy ten chyba najtrudniejszy aspekt problemu wolnej woli, czyli jej niezależność od determinacji nazwanej tu teologiczną, w powyżej zasygnalizowanym znaczeniu, to jednak należy zwrócić uwagę, że w perspektywie tzw. teizmu klasycznego ludzka wolna wola, choć posiada zdolność do autodeterminacji, to jednak jest wyłącznie stworzoną, skończoną wolą, wolną wolą. Z tego zdaje się wynikać, że to Bóg określa sens istnienia takich niezależnych źródeł sił, jakimi są nasze ludzkie wolne wole oraz wole osób innych niż osoby ludzkie. I to On decyduje, jakie przeznaczenie gotujemy sobie, używając naszej wolnej woli. Po tych stwierdzeniach, mających ukazać, na czym polega problem wolnej woli, przechodzę teraz do kwestii jej przeciwników. Tych przeciwników, patrząc w perspektywie horyzontalnej, czyli światowej, było trzech. A chodzi mi po pierwsze o determinizm fatum lub przeznaczenia, po drugie o determinizm podświadomości lub nieświadomości oraz po trzecie o niemalże królujący w ostatnich czasach determinizm materialistyczny i scjentystyczny. Pomijam w tym momencie determinizm teologicznych, właśnie wspomnianych, gdyż należy on do perspektywy nie horyzontalnej, lecz wertykalnej. Los, który zgotowali bogowie Edypowi, sprawił, że cokolwiek zrobił, musiał dokonać czynów, które uważał za złe. Odpowiedź na determinizm fatum lub determinizm przeznaczenia wydaje się jednakże dość prosta. Fatum lub przeznaczenie dotyczą faktu zewnętrznych wobec podmiotu obdarzonego wolną wolą. Gdy Edyp uświadomił sobie swój los, wtedy w sposób wolny określił swój stosunek do czynów, jakim dokonał, i rozpaczał nad nim. Zachował zatem wolną wolę w ocenie i w decyzjach, choć została odebrana mu wiedza, na podstawie której podejmował wcześniejsze decyzje. Determinizm nieświadomości lub podświadomości głoszony przez różne odmiany psychoanalizy XX wieku, głoszony wyraźnie lub tylko implikowany, twierdzi, że przynajmniej duża część decyzji wolnej woli jest zdeterminowana przez podświadome lub nieświadome procesy, lecz nie są to procesy materialne w mózgu, przynajmniej tak oficjalnie się podaje, a mają to być swoiste psychiczne procesy nieświadome lub podświadome. I tu, tak jak poprzednio, należy powiedzieć, że gdy coś już wyjdzie niejako na powierzchnię mojej świadomości, to używając wolnej woli możemy to ocenić i podjąć odpowiednie decyzje. Być może geneza wielu naszych pragnień jest seksualno-popędowa, jak procesy zwolennicy psychoanalizy, ale gdy już to sobie uświadomimy, to od naszej wolnej woli zależy to, jak je ocenimy i jak będziemy postępować. Najmocniejszym przeciwnikiem wolnej woli jest deterministyczny i scjentystyczny materializm, który twierdzi, że jesteśmy wyłącznie naszymi ciałami, mózgami i że jako takie istoty jesteśmy całkowicie poddani istniejących w ciałach i w mózgach ogromnie skomplikowanym siecią przyczynową. Właściwie rzecz biorąc, to według materializmu nie ma nas, są wyłącznie nasze mózgi, które z jakichś powodów wytwarzają same dla siebie złudzenie świadomych i wolnych podmiotów. Propagandy promózgowej jest dzisiaj co niemiarą. Przy czym nie mówi się, że jeśli tak właśnie jest z nami, z naszymi mózgami, to wszystko inne jest iluzją. Iluzją jest zatem przypisywanie komuś zasługi lub winy, iluzją jest wychowanie mające na celu wpojenie pozytywnych norm, iluzją są instytucje społeczne, na przykład sądownictwo, zakładające pojęcie wolnej woli i rzeczywistość wolnej woli. Aby osłabić horrendalność takiego obrazu,
Wymyślono w filozofii ostatnich czasów stanowisko nazywane kompatybilizmem. Owi kompatybiliści twierdzą, że wolna wola da się pogodzić z całkowitym zdeterminowaniem całkowicie materialnego człowieka. W ten sposób, że wystarczy, aby mógł on czynić to, czego chce. A więc, abym był wolny, wystarczy, aby mógł chcieć lemoniady, a nie lodów. I abym mógł ją wybrać, gdy wejdę do cukierni. Mimo, że w rzeczywistości do chcenia lemoniady, do jej wyboru jest zdeterminowany przez mój mózg. Widać od razu, że jest to wyłącznie pewien trik ze strony tzw. kompatybilistów, gdyż naprawdę jestem całkowicie zdeterminowany i w moich ceniach, i w wyborach, a tylko mi się wydaje, że tak nie jest. Czy zatem wolna wola istnieje? Na pewno istnieje doświadczenie wewnętrzne bycia wolnym. Na pewno, nawet w tych wypadkach, w których coś nas strasznie determinuje, uświadamiamy sobie ciągle możliwość innej decyzji, innego wyboru. Czy to doświadczenie może być iluzją, jak tego chcą tradycyjni deterministyczni materialiści lub ich koledzy zwani kompatybilistami? Czy nie jest tu tak, jak z doświadczeniem kolorów? Kolory w rzeczywistości według współczesnej nauki nie istnieją w świecie, są wytwarzane przez nas mózg i naszą świadomość. Przedmioty fizyczne nie są zatem ani w kolorze indygo, ani w żadnym innym kolorze. Nie są dźwięczące, słodkie lub kwaśne. Tak samo miałoby nie być wolnej woli. Są za to fizyczne procesy w mózgu, całkowicie i na wskroś ze sobą powiązane, i to one wytwarzają zjawisko wolnej woli. Jednak problem kolorów i innych tego typu jakości różni się istotnie od problemu wolnej woli. Chociaż być może świat jakościowy nie istnieje poza jakościowy, poza naszymi świadomymi umysłami, to jednak przynajmniej istnieje w samych tych umysłach, a skoro umysły te istnieją w świecie fizycznym, to pośrednio również i świat jakościowy należy do świata fizycznego. Gdyby jednak w ten sposób chcieć twierdzić, że wolna wola, choć jest tylko zjawiskiem w naszym umyśle, należy przez to pośrednio do świata, to nie byłoby to samo, gdyż w wypadku wolnej woli chodzi o to, czy ona rzeczywiście istnieje. Czy może zmieniać nas, wpływać na inne osoby i na świat? Jak jest z tego zatem wyjść? Nie ma, jak sądzę, dowodu istnienia wolnej woli. Istnieje jej głębokie natomiast doświadczenie, czy doświadczenie. Może jednak czymś w rodzaju dowodu może być zwrócenie uwagi na występujący stan rzeczy. To już ostatni akapit. Zwrócenie uwagi na następujący stan rzeczy. Przypadki radykalnego poświęcenia, ofiarowania własnego życia. Z drugiej zaś wielorakie przykłady okropnego zła mogą być dowodem istnienia wolnej woli. Gdyby istoty ludzkie były pochodne wyłącznie od świata fizycznego, gdyby tylko maszyneria biologiczna decydowała o ich działaniu, to nigdy nie dochodziłoby do aktów poświęcenia się dla własnych dzieci, poświęcenia życia dla ojczyzny, czy po prostu dla innych ludzi. Lewica poświęcająca się dla własnych małych nie robi tego świadomie, i dobrowolnie, z tego oczywistego powodu, iż nie dysponuje wyrafinowaną świadomością świata. Bardziej w tym względzie przekonujące są, jak mniemam, przypadki okropnego zła, morderstw z zimną krwią, znęcanie się nad ludźmi i zwierzętami. To okropne zło wywołuje przerażenie i, jak mówimy, czasem woła o pomstę do nieba. Oburzenie złem horrendalnym wskazuje, iż tego rodzaju zło nie może powstawać w wyniku działania bezwolnej maszyny, którą jest nasz mózg i system nerwowy. Gdyby istoty ludzkie były wyłącznie przystosowującymi się do świata maszynami biologicznymi, to nigdy nie mogłoby dojść do pojawienia się przypadków zła radykalnego, ani też nigdy nie pojawiłyby się w nas przerażenie, oburzenie i odraza wobec takich przypadków. Jeśli jednak tak jest, to doświadczenia wolności, posiadania wolnej woli są śladami tego, iż istoty ludzkie należą do innego świata niż widzialny. Kosmos.
Serce ludzkie wyczuwa, że radykalne poświęcenie i horrendalne zło nie byłyby możliwe, gdyby w dziejach świata nie toczyła się walka o przeznaczenie poszczególnych osób ludzkich. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Przyznam, że nigdy nie napisałem żadnego tekstu na temat wolnej woli. Byłem nieco zaskoczony, zdziwiony, że do mnie skierowano takie zaproszenie. Ale skoro już zadano mi taki temat do przemyślenia również, a z siłą rzeczy przez wiele lat zajmuję się filozofią i ostatnio również kognitywistyką, przeczytałem cały szereg prac, tekstów na ten temat, więc podzielę się z Państwem kilkoma refleksjami na takie trzy tematy, które pierwotnie były zadane przez organizatorów. Mieliśmy powiedzieć, czym jest według nas wolna wola i krótko na ten temat powiem kilka słów. Dalej, co by było, gdyby wolnej woli nie było? I trzecia kwestia, jaki jest stosunek nauki współczesnej do tego, co nazywamy wolną wolą czy wolnością woli. No i tak będzie zorganizowana moja wypowiedź, która potrwa około 10 minut, 3 minuty na każdy z tych tematów mniej więcej, może nieco szerzej rozwinę. Pierwszy temat, jak rozumiem wolną wolę, czym jest wolna wola, i temat trzeci, czy jaki stosunek nauki współczesnej do tego, co nazywamy wolną wolę. Można to wszystko rozważać w perspektywie metafizycznej, albo nawet w perspektywie teologicznej. Taki charakter miała wypowiedź profesora Judyckiego. Natomiast ja Państwu zaprezentuję, żeby dyskusja miała charakter rzeczowe i kontrowersje, żeby były rzeczywiste, a nie pozorne, perspektywę, którą określam jako perspektywę naturalistyczną. Perspektywa naturalistyczna przyjmuje, że procesy wolitywne po pierwsze istnieją, a po drugie są efektem działania aktywności naszego mózgu. Co rozumiem przez procesy wolitywne? Przez procesy wolitywne rozumiem procesy, które polegają na świadomej kontroli naszych zachowań. Pojęcie świadomości jest kluczowe dla zrozumienia tego, czym jest wolna wola i czym jest nasza wolność. Istnieją procesy kontrolne, które mają charakter automatyczny. Istnieją również takie, które zakładają udział naszej świadomości. Jeżeli mówimy o wyborach czy o wolności woli, mamy na uwadze te drugie procesy, czyli takie procesy kontroli naszego zachowania, które odbywają się na bazie naszych stanów świadomych. Świadomość jest jak gdyby warunkiem koniecznym, niewystarczającym do tego, żebyśmy mieli do czynienia z procesem wolitywnym. Ta kontrola może dotyczyć zarówno naszych zachowań zewnętrznych, jak i zachowań wewnętrznych. Zachowania zewnętrzne to są działania fizyczne, które wykonujemy, i jeżeli one są kierowane czy kontrolowane naszą świadomością, to wówczas będziemy mówili, że one mają charakter wolitywny, czyli są procesami wolitywnymi, bo możemy te zachowania fizyczne kontrolować za pomocą naszej świadomości, a także systemu reprezentacji poznawczych, które również w tym uczestniczą. Możemy kontrolować za pomocą naszej świadomości także zachowania wewnętrzne. Zachowania wewnętrzne to są procesy decyzyjne, decyzje, które podejmujemy, ale również takie procesy jak myślenie, jak pamięć. Jest cały szereg zachowań wewnętrznych czy zachowań umysłowych, które również podlegają kontroli wolitywnej. Myślenie czy pamięć może się rozgrywać bez udziału naszej świadomości. Wtedy mówimy, że te procesy przebiegają w sposób automatyczny. Nie mamy świadomej kontroli nad procesami pamięciowymi, nad procesami percepcyjnymi. Nasza świadomość obejmuje zaledwie czubek góry lodowej wszystkich procesów poznawczych, nie tylko poznawczych, które w nas zachodzą. A więc przez wolę rozumiem tutaj zdolność do świadomej kontroli zachowania. Zachowania fizycznego bądź zachowania wewnętrznego. Wyjaśnię, co rozumiem przez ten drugie zachowanie. Pojęcie świadomości jest tutaj kluczowe. Jeżeli komuś wyłączymy świadomość, odbieramy mu zdolność do działania wolitywnego. Nie ma woli bez świadomości. Są takie przykłady czy takie sytuacje, które mają charakter pośredni. Wyobraźmy sobie sytuację człowieka, który jest somnambulikiem. Somnambulik może wykonywać cały szereg czynności, czasami nawet bardzo skomplikowanych, z wyłączoną świadomością. Czy możemy powiedzieć, że w takiej sytuacji zachodzą jakieś procesy wolitywne, czy też taki somnambulik działa wyłącznie w sposób czysto automatyczny? Jest cały szereg bardzo skomplikowanych zachowań, które możemy wykonywać z wyłączoną świadomością, i wówczas w grę nie wchodzą świadome decyzje, procesy świadomej kontroli
nie uczestniczą, nie występują w takich sytuacjach. Znany jest przypadek Kenneta Parksa, który oglądając film zasnął, następnie przejechał swoim samochodem we śnie w transie somnambulicznym 20 km, zamordował swoją teściową, próbował też zamordować teścia, wrócił do domu i podczas podróży do domu wyszedł z tego transu somnambulicznego. Zobaczył krew na swoich rękach, doszedł do wniosku, że musiał kogoś zamordować. Pojechał prosto na policję. To był znany przypadek w Stanach Zjednoczonych, który również stanowił precedens, jeżeli chodzi o potraktowanie takiego przypadku w kategoriach prawnych, czy on ponosi jakąś winę, czy on ponosi jakąś odpowiedzialność. Okazało się, że Kenneth Parks nie został skazany wyrokiem sądu, chociaż popełnił zabójstwo. Dlaczego? Ponieważ miał wyłączoną świadomość, ponieważ tego, co zrobił, nie można traktować jako proces, jako czynność czy zdarzenie, które było podyktowane jego wyborem. Nie było świadomości, nie było świadomej kontroli zachowania. Oczywiście musieli biegli również neurobiolodzy w trakcie procesu sądowego zeznawać i przedstawić argumenty, że rzeczywiście dochodzi do czasowego wyłączenia świadomości i ten człowiek nie ponosi za to winy. No bo w sytuacji, gdyby on ponosił winę za wyłączenie czy zmienienie stanu swojej świadomości i popełniłby przestępstwo, to za to by odpowiadał. I tak mniej więcej skonstruowany nasz kodeks karny. W kodeksie karnym czytamy, że jeżeli człowiek nie zdaje sobie sprawy z natury czynu, który popełnia, albo nie może postąpić inaczej niż postąpił, na przykład na skutek choroby mózgu, no to wówczas nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Więc wydaje mi się, że tym, co jest kluczowe dla zrozumienia istoty wolnej woli, wolnego wyboru, jest świadoma kontrola zachowania. Jeżeli mamy zdolność do świadomej kontroli zachowania, czy to zewnętrznego, czy to wewnętrznego, wówczas ponosimy za czyny, które są dokonane pod wpływem takiej kontroli, odpowiedzialność, zarówno odpowiedzialność moralną, jak i odpowiedzialność karną. Jeżeli natomiast świadomość jest zniesiona na skutek choroby, człowiek popełnia przestępstwo, nie będzie odpowiadał. Tak nie będziemy go również traktowali jako człowieka, który ponosi odpowiedzialność moralną. Są różne choroby mózgu, które powodują, że człowiek traci zdolność do autodeterminacji. Pojęcie autodeterminacji wydaje mi się tutaj jest bardzo ważne, kluczowe, ale są sytuacje, kiedy struktura czy aktywność naszego mózgu zostaje zaburzona w ten sposób, że działamy pod wpływem przymusu wewnętrznego. Człowiek, który cierpi na zespół Tourette'a, wypowiada pod adresem przypadkowo napotkanych ludzi słowa wulgarne czy wulgaryzm, nie jest w stanie tego kontrolować. Nie pociągniemy człowieka chorego na zespół Tourette'a do odpowiedzialności karnej za obrażanie innych osób. Dlaczego? Ponieważ ten człowiek nie sprawuje świadomej kontroli nad tym, co robi. A dlaczego nie sprawuje świadomej kontroli nad tym, co robi? Ponieważ struktury w jego mózgu, wiemy mniej więcej, które to są struktury, zostały uszkodzone w taki sposób, że ulega on przymusowi wewnętrznemu. W tym wypadku źródłem tego przymusu, źródłem tej determinacji jest zaburzona aktywność ośrodków w mózgu, które dają właśnie takie dziwne efekty jak zespół Tourette'a. To jest tylko przykład, który ma ilustrować głębszą tezę, którą chciałbym tutaj postawić, możemy później o niej podyskutować, że zdolność do autodeterminacji, czy tak zwane działanie wolitywne, zależy od działania naszego mózgu. Istnieje olbrzymia literatura na temat neurobiologii zachowań wolitywnych, na temat świadomej kontroli. I to jest literatura, która w pewnym zakresie dotyczy również uszkodzeń tych ośrodków mózgu, które umożliwiają nam podejmowanie wolnych decyzji i świadomą kontrolę naszego zachowania. A więc myśl byłaby taka, że świadoma kontrola zachowania, czyli to, co nazywamy wolną wolą, jest zjawiskiem naturalnym. Jest efektem działania naszego mózgu. Chociaż związek procesów zachodzących w naszym mózgu z tym, co nazywamy świadomą kontrolą zachowania, jest o wiele bardziej skomplikowany. Każda czynność świadoma, którą wykonujemy, także proces decyzyjny, także świadoma kontrola naszego zachowania, jest przygotowana przez nieświadomą aktywność naszego mózgu. To dotyczy percepcji, to dotyczy myślenia, to dotyczy w zasadzie wszystkich funkcji umysłowo-poznawczych. Nie ma czegoś takiego jak czyste myślenie, które dokonywałoby się bez udziału nieświadomych procesów zachodzących w naszych mózgach. Nie ma czegoś takiego jak czysty proces decyzyjny, który zachodziłby niezależnie od tego, co dzieje się w naszym mózgu. Wszystko to są procesy, które są ściśle sprzężone i zależne od tego, co dzieje się w naszym mózgu.
A więc wydaje mi się, że współczesne badania na temat mózgu, czy z zakresu tak zwanych nauk, neurosciences, one nie tyle przekreślają pojęcie wolnej woli, tak jak je scharakteryzowałem, ale pozwalają nam rozumieć mechanizm, za pomocą których możemy dokonywać świadomej kontroli naszych zachowań. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz, że to jest inne pojęcie wolnej woli niż to pojęcie metafizyczne. Bo na gruncie pojęć teologicznych czy metafizycznych zakłada się, że podmiotem procesów wolitywnych jest niematerialny umysł, czy niematerialna jaźń, nazywana w języku religii duszą. Natomiast tutaj, na gruncie perspektywy naturalistycznej, zakładamy, że tą strukturą, dzięki której możemy być świadomi, która jest generatorem naszych stanów świadomych, jak również świadomej kontroli naszego zachowania, jest mózg. Więc jest perspektywa zupełnie odwrotna. Oczywiście człowiek nie jest tylko mózgiem, ale jeżeli szukamy tych struktur w naszym organizmie, które są istotnie, strukturalnie, funkcjonalnie związane z naszą świadomością i procesami wolitywnymi, to tą strukturą w naszym organizmie jest mózg. Żeby jeszcze Państwa tutaj może z niektórych przynajmniej z Państwa zbulwersować, wydaje mi się, że pojęcie świadomej kontroli zachowania możemy odnieść także do zwierząt, nie tylko do istot duchowych, obdarzonych samoświadomością i zdolnością do refleksji, ale również do wyższych zwierząt. Wyższe zwierzęta dysponują prostymi formami świadomości. Są zdolne do prostych zachowań, które polegają na kontroli zachowania w określonej sytuacji. Gdy przyglądamy się tygrysowi czy lampartowi, który poluje na inne zwierzę, dostrzegamy przejawy złożonych procesów poznawczych. On planuje, on przewiduje. Warunkiem możliwości podejmowania decyzji jest posiadanie systemu wewnętrznych reprezentacji przyszłych zdarzeń. Tak, jeżeli podejmujemy decyzję, to musimy wytworzyć reprezentację pewnego możliwego stanu rzeczy. Ten możliwy stan rzeczy potem staramy się zrealizować. To potrafią ludzie, czy istoty obdarzone ludzkim mózgiem, ale to potrafią również wyższe zwierzęta. A więc jeżeli zgodzimy się, że pojęcie świadomości można odnieść także do wyższych zwierząt, jak również pojęcie świadomej kontroli, to człowiek oczywiście nie będzie jedyną istotą, która jest obdarzona tą zdolnością do świadomej kontroli swojego zachowania. Oczywiście mózg i umysł człowieka jest o wiele bardziej rozwinięty, dlatego człowiek jest zdolny do świadomej kontroli swoich stanów wewnętrznych. Możemy kontrolować swoje myśli, ale znowu, nie zawsze, czasami. Są takie choroby, na przykład syndrom owładnięcia, kiedy człowieka nawiedzają myśli, nad którymi on traci jakąkolwiek kontrolę. Coś takiego występuje na przykład w schizofrenii. Mówimy o tak zwanych intruzjach, czyli myślach, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. Nie mamy kontroli świadomej nad tym, co pojawia się w naszym umyśle. Zasadniczo, jak Państwo się zastanowicie, skąd się biorą myśli, które Państwu przychodzą do głowy, to w 99% to nie są myśli, które Państwo sobie wybieracie, żeby je pomyśleć. To są myśli, które przechodzą z nieświadomego poziomu aktywności naszego mózgu. W języku kognitywistycznym myśli możemy nazwać informacjami, które są kodowane w strukturach neurobiologicznych sieci neuronowej naszego mózgu. I niektóre z takich informacji my sobie w pewnym momencie uświadamiamy. Mówimy wówczas, no, przyszła mi pewna myśl do głowy, pewna informacja, która była przetwarzana na nieświadomym poziomie aktywności naszego mózgu, nagle znalazła się w tak zwanej pamięci operacyjnej i uświadomiliśmy sobie tę myśl. Wtedy właśnie mówimy, że o, przyszła mi jakaś myśl do głowy, pomysł, czy coś mi się przypomniało, czy jakieś wyrażenie. We wszystkich procesach poznawczych, także w procesach wolitywnych, mamy do czynienia z jednoczesnym udziałem procesów świadomych i procesów nieświadomych. Aczkolwiek wolna decyzja, czy działanie dowolne, zaczyna się wówczas, kiedy pojawia się poziom świadomości. Jeżeli uświadamiamy sobie własną aktywność, to wtedy dzięki tej świadomości możemy modyfikować tę aktywność, możemy dokonywać korekty swoich myśli, swoich zachowań. Natomiast sama geneza myśli i zachowań bardzo często ma charakter właśnie nieświadomy. Więc świadomość jest tym istotnym czynnikiem, który jeżeli pojawia się na scenie, to wówczas możemy działać czy funkcjonować w sposób wolitywny, dobrowolny, co jest przeciwieństwem zachowania automatycznego czy spowodowanego czynnikami podświadomymi. Żeby iść jeszcze dalej, istnieją współcześnie modele procesów wolitywnych, mniej więcej ja to widziałem w sposób niezwykle ogólny, które zakładają, że jeżeli zostanie wytworzona tak zwana sztuczna inteligencja,
obdarzona świadomością, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka sztuczna inteligencja również była zdolna do świadomej kontroli swojego zachowania. Żeby być istotą świadomą, to trzeba mieć mózg sobie zorganizowany w taki sposób, pewną strukturę czy pewien układ hierarchiczny, w którym procesy wyższego rzędu monitorują to, co się dzieje na niższym poziomie. Myślimy o czymś, a jednocześnie monitorujemy z metapoziomu, z tego wyższego poziomu, sam proces myślenia. Spostrzegamy coś, a jednocześnie mówimy, że jesteśmy świadomi tego, że spostrzegamy. Jak to jest możliwe? To jest możliwe dzięki określonej organizacji naszego mózgu, która ma strukturę hierarchiczną i w którym zachodzą procesy nadbudowujące się nad sobą. Więc mówiąc w wielkim skrócie, przez świadomość możemy rozumieć zdolność do monitoringu procesów, które zachodzą na niższym poziomie. To jest jeden z warunków, warunek konieczny, ale niewystarczający. Gdyby udało się coś takiego zaimplementować, już kończę, w wytworach tak zwanej sztucznej inteligencji, gdyby udało się wytworzyć świadomą sztuczną inteligencję, to wydaje się, że można byłoby stworzyć system, który jest zdolny do świadomej kontroli swojego zachowania, który ani nie jest zwierzęciem, ani nie jest człowiekiem, tylko jest właśnie systemem sztucznym. Istnieją obliczeniowe modele procesów wolitywnych. Jest taki współczesny, wybitny kognitywista Philip Johnson-Laird, który w książce Umysł i komputer proponuje właśnie obliczeniową teorię świadomości, obliczeniową teorię procesów wolitywnych i twierdzi, że procesy wolitywne to jest szczególny sposób przetwarzania informacji w naszym mózgu albo w mózgach, które są funkcjonalnie podobne do naszych. Mogą być mózgi sztuczne albo pod pewnymi względami podobne do naszych mózgi wyższych. Chyba wyczerpałem czas, a więc tak wrzuciłem kilka myśli, żeby Państwa troszeczkę może sprowokować, również mojego szanownego rozmówcę, adwersarza. Dziękuję. Co teraz ma być? Ja mam jakoś się stosunkować do tego. Zgadza się. Więc tak, pierwsza sprawa to z takich zasadniczych rzeczy, bo pan profesor tutaj poczuł dużo kwestii przedstawił, ale ja bym powiedział o takiej rzeczy. Nie chciałbym, żeby to, co powiedziałem, było zaklasyfikowane do innej szufladki. Pan profesor poczuł tutaj w pewnym momencie dwa razy to powtórzył, że to jest inna perspektywa. To jest taka metoda, powiedzieć, jedna perspektywa jest metafizyczna, a druga perspektywa jest inna. Z tej perspektywy to widzimy tak, a z tej tak. Otóż ja tylko chcę powiedzieć, że nie, że moja jest lepsza, tylko że chodzi o to, jak jest, a nie, że są różne perspektywy. Bo my przyjmujemy, że jakikolwiek przedmiot przedstawia się w różnych aspektach z tej perspektywy. Tak. Natomiast my chcemy wiedzieć, jaki jest ostateczny, jak jest naprawdę. Czy to nazwać perspektywą metafizyczną? No można nazwać to perspektywą metafizyczną, filozoficzną, czy jakąkolwiek inną. I w tę perspektywę wchodzą materializm zarówno, jak i jakieś środowiska antymaterialistyczne. I to jest jedna sprawa, ja trzy rzeczy powiem, żeby tak wyraziście. Druga zasadnicza sprawa, to znaczy ja się jeszcze raz mówię, nie bronię przed tym szufladkowaniem takim, że wy się zajmujecie tym, my tym i każdy ma swoje. To jest złe. To nie jest dyskusja, złe w tym sensie, że to nie jest dyskusja, wtedy już publiczność też państwo czuje, możecie się czuć lekko rozczarowani. Druga rzecz, kwestia świadomości. Tak najprościej, najbardziej mówiąc, według stanowisk tych tej perspektywy naturalistycznej, świadomość jest wytworem mózgu, zwyczajnie wytworem mózgu i poddana jego całkowicie działaniu, jest pochodna. Otóż wynikałoby z tego, że pan profesor początku twierdzi, że procesy wolitywne, wola pojawia się tam, kontrola, samokontrola pojawiają się tam, gdzie pojawia się świadomość. Otóż, dobrze, ale ta świadomość jest niczym innym niż procesami mózgowymi według. Więc gdzie ta wolność? Jeżeli przyjmiemy, że kosmos, uniwersum, cokolwiek jest całkowicie zdeterminowane, pomijamy te niedeterminacje związane z fizyką kwantową, żeby tutaj nie mieszać tego, ale przyjmijmy. No to gdzie ta wolność w tej świadomości? To, że jest
Druga, trzecia sprawa to jest sprawa, no zwierzęta już pomijam, bo to też podpada w tę kwestię, że jeżeli są całkowicie te procesy świadome, nawet u zwierząt zdeterminowane przez ich mózg, to tutaj świadomość nie odgrywa żadnej roli, jest tylko takim zjawiskiem towarzyszącym, epifenomenem, jak filozofowym zjawiskiem towarzyszącym. I trzecia sprawa, pan profesor Poczobut sugerował tutaj, że z tej mojej perspektywy, tej metafizycznej, to jest tak, że tym podmiotem jest dusza jako niematerialna substancja, podmiotem aktów, no, decyzji, wolności, wolnych aktów. Ja chciałem powiedzieć tak, że w moim tym referaciku było wyraźnie powiedziane, że tajemnica problemu wolności jest ogromna, czy wolnej woli, polega na tym, że wolna wola przekracza zarówno determinację, musi przekraczać, jeżeli istnieje, prawda? Zarówno determinację tę fizyczną, jak uznamy, czyli świata fizycznego w tym mózgu, jak i musi przekraczać ewentualną determinację duchową. Czyli ja nie neguję, że podmiotem aktów wolnych jest dusza jako substancja niematerialna, ale gdy tę duszę możemy pojąć też analogicznie do świata fizycznego, jako coś całkowicie połączonego jakimiś duchowymi mechanizmami, i wolności też nie będziemy mieli. Czyli owszem, dusza jest podmiotem aktów wolnych, ale ta siła, na której wolność polega, musi przekraczać wszelką determinację duchową czy spirytualną, żeby użyć innego słowa. I to jest trzecia sprawa. To monitorowanie, może czwarta sprawa, to monitorowanie. No cóż, nasze komputery też potrafią się samo skanować, prawda? Skanują się programy różne, skanują siebie. Czy wtedy, jeżeli jedna warstwa skanuje drugą, to mamy do czynienia z wolnością? W tym sensie to raczej nie, tylko z pewnym wyższego rodzaju procesem, który jest w tej perspektywie naturalistycznej całkowicie fizyczny i całkowicie w ten sposób zdeterminowany. Jeżeli są określone przyczyny, to muszą nastąpić określone skutki. I to byłyby te cztery sprawy zasadnicze, takie obrotowe tutaj, czy osiowe, na które chciałbym wskazać. Ja chciałbym jeszcze jedno podkreślić, że Państwo musicie też wyczuć tryb tej dyskusji, bo to jest straszna dyskusja, bo my dyskutujemy o rzeczach ostatecznych, w tym sensie, czy coś takiego jak wolna wola istnieje, i w moim najgłębszym przekonaniu to nie chodzi o to, że my musimy tutaj jakiś spirytualizm czy dualizm, bo tu nawet to nie wystarczy. Nawet żaden spirytualizm, dualizm nie wystarcza w tym sensie, że wolna wola musi przekraczać wszelkie determinacje duchowe też. Jak jest połączona z kolei z tym, co psychiczne, duchowe, materialne, to jest osobna sprawa. Jakoś jest przy tych, którzy, tak twierdzą ci, którzy jej istnienie uznają. Jakoś jest. Niektórzy twierdzą, że skoro nie znamy tego, jak jest połączona, to lepiej przyjąć, że jej nie ma, tej wolnej woli. Bo nie możemy zrozumieć, jak coś takiego jak wolna wola mogłaby być połączona zarówno z materiałem w cudzysłowie duchowym, jak i z materiałem fizycznym, jak z organizmem, mózgiem i tak dalej. Jak nie możemy tego zrozumieć, nie mamy nawet konceptu, to lepiej przyjąć, że wolna wola nie istnieje. Ja starałem się wyraźnie, tam takie zdanie padło, że nie ma dowodu. Pomijam to słowo dowód, bo nie ma rozstrzygającego argumentu na rzecz istnienia wolnej woli, ale są doświadczenia. No i są te inne rzeczy, o których powiedziałem. Już nie będę ich pytał. To dziękuję, to jest ta wypowiedź w stosunku do pana profesora Poczobuta. Również zwrócę uwagę na kilka wątków, które pojawiły się w wypowiedzi profesora Jubieckiego. Jeżeli chodzi o perspektywy, oczywiście są to różne perspektywy, ale obaj te perspektywy jakoś wartościujemy. Skoro istnieją różne pojęcia wolnej woli, to można byłoby postawić taką tezę, że rozwój badań nad mózgiem, rozwój neurokognitywistyki, jeżeli doprowadzi do wyjaśnienia mechanizmów świadomej autodeterminacji, to w dalszej perspektywie wyjaśni to, co nazywamy wolną wolą. Siłą rzeczy może to doprowadzić również do eliminacji takiego właśnie pojęcia woli absolutnej. Nie wiem, czy w ogóle to pojęcie zostało dobrze zdefiniowane, czy my rozumiemy, wiemy dokładnie, o czym mówimy,
kiedy posługujemy się takim pojęciem radykalnej wolnej woli. Ja to nie posługuję się w ogóle takim pojęciem wolnej woli. Gdybyśmy porównali te definicje, zakładając, że potrafilibyśmy je sformułować, tego, o czym mówimy, posługując się terminem wolna wola, to byłyby to różne definicje, które mają różne desygnaty. Być może jedna z tych definicji byłaby definicją pustą, nie miałaby w ogóle desygnatu, a druga nie. Być może obie byłyby definicjami pustymi bez swoich desygnatów. No, ale zakładamy, że te perspektywy są przynajmniej krokami w kierunku prawdy, tak? Prawdziwej koncepcji czy adekwatnej koncepcji wolnej woli, która być może w przyszłości zostanie sformułowana. Ja jestem umiarkowanym optymistą, jeżeli chodzi o pytanie, czy nauka wyjaśni mechanizmy wolnej woli. Tylko jak mówię o mechanizmach wolnej woli, to mam na uwadze świadomą kontrolę naszego zachowania. To, że kontrolujemy swoje zachowania w ten sposób, wiemy z naszego doświadczenia. Co jest opozycją do świadomej kontroli zachowania? Opozycją do świadomej kontroli zachowania jest działanie automatyczne albo działanie wymuszone. Czasami jest tak, że tracimy świadomą kontrolę nad tym, co robimy. A więc jest różnica. Tę różnicę trzeba wyjaśnić. Tak? Skąd ona się bierze? Dlaczego czasami działamy jak automaty, w sposób całkowicie pozbawiony świadomej kontroli, czyli nie w sposób wolitywny, a czasami działamy w taki sposób, że ta świadomość odgrywa istotną rolę w kierowaniu naszym zachowaniem, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. To jest różnica, którą trzeba wyjaśnić, różnica dana nam w doświadczeniu, zarówno w doświadczeniu wewnętrznym, jak i w obserwacji zachowań innych ludzi. A więc ja bym budował taką empiryczną teorię wolnej woli, wychodząc od obserwacji zachowań ludzkich, zachowań wewnętrznych i zewnętrznych. To jest charakterystyczne dla współczesnego naturalizmu. Tutaj nie ma w zasadzie perspektywy filozoficznej, która byłaby radykalnie różna czy odmienna od perspektywy naukowej. Nauka i filozofia są częściami tego samego przedsięwzięcia. Celem tego przedsięwzięcia jest zrozumienie natury człowieka, wszechświata i wszystkiego, co istotne. Naturaliści zakładają, że nauka dostarcza istotnych danych do tego, żeby zrozumieć, czym jest świadomość i czym są procesy wolitywne. Są to dane na tyle istotne, że na przykład, nie odwołując się do wiedzy z zakresu neuropsychologii, nie zrozumiemy przyczyn zaburzeń naszej świadomości. Bo nasza świadomość nie jest czysta w tym sensie, że jeżeli wprowadzimy pewne substancje do krwiobiegu, one zmodyfikują aktywność ośrodków naszego mózgu, to możemy uzyskać niemalże dowolnie różne stany świadomości. Możemy za pomocą prostych substancji chemicznych wyłączyć czyjąś świadomość. Możemy to zrobić częściowo albo całkowicie, jeżeli mamy narkozę całkowitą, to umiemy chemicznie wyłączyć czyjąś świadomość. To znaczy, umiemy chemicznie zadziałać na generatory stanów świadomych w naszym mózgu. Z tego, że mózg jest generatorem stanów świadomych, nie wynika, że świadomość jest epifenomenem, czyli czymś, co nie ma żadnej mocy sprawczej. Mózg generuje stan nazywany świadomością, ale jeżeli ten stan zostanie wygenerowany, to on sam posiada pewną moc, siłę sprawczą, moc przyczynową, na przykład taką, że możemy za pomocą tej świadomości kontrolować nasze zachowania. A więc nie zakładam tutaj epifenomenalizmu, aczkolwiek jestem przekonany, że stany świadome są wytwarzane i generowane przez określone ośrodki naszego mózgu i jest na ten temat olbrzymia wiedza empiryczna. Jeżeli zasypiamy, tracimy świadomość, co się wówczas dzieje? Nasz mózg zmienia stan swojej aktywności. Pewne procesy zostają zmodyfikowane czy wyłączone. Zasypiamy, wchodzimy w stan głębokiego snu. Tracimy świadomość. Kiedy tę świadomość odzyskujemy, nasz mózg znowu zmienia stan swojej aktywacji. Wszystkie stany świadome są generowane przez aktywność naszego mózgu i dokładnie mniej więcej wiemy, gdzie są tak zwane neuronalne korelaty naszej świadomości. Wydaje mi się, że słowo korelat jest tutaj złym terminem, ponieważ korelat to jest odpowiedni. To jest w rzeczywistości generator. To są struktury naszego mózgu, które generują naszą świadomość. Zmiana aktywności tego generatora modyfikuje stany świadomości. Istnieje mnóstwo różnych rodzajów, typów świadomości. Możemy tę świadomość zaburzyć. Istnieją choroby świadomości. Istnieją również choroby procesów wolitywnych. Tego w ogóle nie zrozumiemy, nie badając tego, w jaki sposób od działania naszego mózgu zależą procesy świadome i procesy wolitywne. A więc zgodziłbym się co do ogólnej zasady. Chcemy zrozumieć, jak to wszystko działa. Ale tego się nie da zrobić bez nauki. Filozof, który uprawia filozofię poza kontekstem nauki, wskazuje siebie na niepowodzenie i będzie w stanie wyjaśnić mechanizmów powstawania
powstawania świadomości. No i wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że będzie tworzył pewne narracje, pewne mity czy pewne koncepcje, które nie mają dobrego osadzenia w wiedzy empirycznej. Ja traktuję cały czas siebie jako filozofa. Na tym polega naturalizm, że filozofię uprawiamy w kontekście nauki. Znam takie hasło uprawiania filozofii w kontekście nauki. To nie musi być materializmem. Tutaj samo pojęcie materii, gdybyśmy zaczęli na ten temat dyskutować, to można byłoby podobną debatę przeprowadzić. Natomiast no, są takie założenia, na gruncie których ja Państwu przedstawiam swój pogląd na ten temat. No i jedno z takich ważnych założeń to jest właśnie takie, że procesy kognitywne polegają na świadomej kontroli i zachowania wewnętrznego czy zewnętrznego. Świadomość jest generowana przez nasz mózg, ale między istotą świadomą a istotą nieświadomą zachodzi fundamentalna różnica. Istota nieświadoma nie będzie w stanie zrobić wszystkiego tego, co zrobi istota świadoma. Świadomość to jest ten istotny czynnik, który ma znaczenie na przykład dla rozumienia i działania w sposób kognitywny, a nie w sposób automatyczny czy czysto mechaniczny. Jeszcze jedna uwaga do powiedzenia w zasadzie tego, co wcześniej powiedziałem. Proces wolitywny jest procesem polegającym na pewnej formie determinacji. Dlatego to, co ja tutaj mówię, można by nazwać w tej całej siatce różnych stanowisk na temat wolnej woli słabym kompatybilizmem. Jak Państwo przeczytacie książkę profesora Bremera, księdza profesora Bremera z mojego przyjaciela, on również w tej książce broni takiej właśnie koncepcji, że świadomość jest zjawiskiem emergentnym, które posiada pewną rolę przyczynową, jest w stanie kierować naszym zachowaniem i wręcz, żeby zrozumieć działanie procesów wolitywnych, musimy założyć pewną formę determinizmu. Gdyby świat był indeterministyczny, wówczas działania polegające na świadomej kontroli autodeterminacji w ogóle byłyby niemożliwe. Wszystko byłoby przypadkiem, czy zależałoby od przypadku. Natomiast w procesie wolitywnym chodzi o to, o pewną formę, czy o pewną postać kontroli. Kontrola zachowania byłaby niemożliwa w świecie niedeterministycznym. Tylko, że tutaj mamy do czynienia z różnymi pętlami determinacji, czy z różnymi poziomami, warstwami determinacji. W takiej strukturze wielowarstwowej możliwe jest właśnie to sprzężenie zwrotne, które umożliwia determinowanie samego siebie do określonych zachowań, czy wewnętrznych, czy wewnętrznych. A może nie mówię zbyt precyzyjnie, ale gdyby mnie tutaj przycisnąć w różnych kierunkach, to myślę, że to rozwiązać. Panie profesorze, można skomentować? Tak, druga tura. Jeszcze jedna runda, tak? Krótko można skomentować. Proszę Państwa, więc ja powiem tak, że no, ja sobie zdawałem sprawę, że gdy otworzymy tę szafę, to przywali nas. Bo to jest szafa wszystkiego, w którym wszystko jest. No, moje stanowisko na temat filozofii, zakresy filozofii umysłu i tak dalej, i tak dalej. No ja powiem może tak. Pan profesor Poczobut tutaj mu sugeruje, że jest zwolennikiem, sugeruje, bo ja może wyraźnie twierdzi, że jest zwolennikiem stanowiska, które zwykło się nazywać emergentyzmem. Znaczy, że mózg wytwarza, nasz mózg, ja będę jak najprościej starał się nas mówić, że nasz mózg wytwarza pewne procesy świadome, ale te procesy zyskują pewną samodzielność. Czyli, że procesy świadome jako takie mogą wpływać na, z kolei mają moc przyczynową, moc wywoływania procesów, należałoby przyjąć mózgowe. To się stanowiska są różne odmiany tego emergentyzmu, filozofia jest strasznie zaawansowana dyskusja na ten temat. Ale jak? Dobrze, jeżeli tak, to po pierwsze trzeba powiedzieć, że to już jest odejście od emergentysta, nie jest naturalistą, bo przyjmuje, że są wykwity materii, w cudzysłowie, czyli te wykwity materii, które posiadają własne moce przyczynowe. To jest pierwsza rzecz. Czyli mogą wpływać na to. To nie jest czysty, ja nie zarzucam nieczystego materializmu czy coś takiego, ale trzeba to skonstatować po prostu, że to jest wyjście poza taki materializm czy naturalizm po prostu, w którym istnieją tylko zdarzenia fizyczne i aspekty. Druga sprawa, która tutaj była poruszona, to jest kontrola, żeby to mi nie uciekło, bo tu nie zapisałem, nie uciekło. Pan profesor Poczobut podkreśla wyraźnie, że chodzi o kontrolę. Ale ja posłużę się przykładem. Gdy
powiedzmy, zaproponowano mi udział w tej dyskusji. Ja musiałem wybrać, tak czy nie. W pewnym momencie powiedziałem, że nie. Ja musiałem wybrać tak czy nie. Oczywiście była kontrola świadoma, ja wiedziałem, o co chodzi, natomiast wybór nie był kontrolą. Kontrola i wybór to są dwie różne rzeczy. Bo ja byłem istotą świadomą i samoświadomą i wiedziałem, o co chodzi. Była dyskusja na temat wolnej woli w Centrum Solidarności w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tego kontrolowałem to wszystko, prawda? Byłem świadomy. Natomiast wybór, prawda? Był czym innym. Czy ten wybór był wolny? No właśnie, to jest ta zagadka. To znaczy, czy to mój mózg wybrał, czy też ja wybrałem jako podmiot. Następna sprawa to jest sprawa tej emergencji podmiotu, ale to jest też osobne, bo jedną rzeczą jest, że są procesy, bo na początku sugeruję tak, że emergentne, to znaczy takie, które uzyskują samodzielność przyczynową, są pewne procesy, takie pewnie te, które mają skanować inne procesy i je jakoś tam kontrolować. Ale czym innym jest podmiot podejmujący decyzję, procesy to nie jest podmiot. Ja zdecydowałem się tutaj na tę dyskusję, dlatego między innymi, że to było to moje miejsce, które urodziłem na tym boisku, czyli w tej kamienicy obok. I to był jeden z powodów, ale to nie był rozstrzygający powód. Bo ja ciągle, nawet gdy to uwzględniłem, mogłem postąpić inaczej. Ja zdawałem sobie sprawę z własnych dziejów, z własnej historii. Ale byłem od tego niezależny. Czyli ta tajemnica tego podmiotu, czym jest podmiot, bo tu nie o procesy, które są, kontrolują inne procesy chodzi, ale o ten podmiot, który wie, prawda? Czy ma wybrać to, czy tamto. Czy dać się na przykład skorumpować, czy się nie dać skorumpować, jeżeli ktoś dużą sumę oferuje. No i nauka i filozofia, jeszcze jedno powiem, nauka i filozofia. Otóż pan profesor Poczobut sugeruje, że filozof nie będzie zdolny wyjaśnić, jeżeli się nie będzie trzymał nauki, nie wiem, wolnej woli, procesów świadomych i tak dalej. To jest strasznie trudny temat. Nie będzie zdolny i będzie... Ja mam inną, nie wiem, czy koncepcję filozofii. Według mnie filozofia jest w dużej mierze niezależna problemy od problemów naukowych. Te problemy danych pochodnych z nauk, osiągnięć naukowych, w dużej mierze, ale to nie znaczy, że filozofia, filozof powinien nic nie wiedzieć o tym, odciąć się, nie czytać. Nie, nie. To jest tylko materiał heurystyczny. To znaczy taki, który pozwala na nowe pomysły. Prawda? Jeżeli współczesna fizyka twierdzi to, to jest pytanie, czy to, z którymś już zastanych stanowisk filozoficznych jest zgodne, czy też być może należy jakieś inne brać pod uwagę. Czyli zadanie filozofii między innymi nie jest. Między innymi, bo mam na inne zadania może być, ale nie jest wyjaśnianie wolnej woli, wyjaśnianie procesów świadomych. Jest formułowanie pewnych zasadniczych możliwości i pokazywanie, które z tych możliwości są lepiej uargumentowane. Różnymi danymi. Natomiast zadanie filozofii nie jest na pewno wyjaśnianie świadomości, samoświadomości i tak dalej. Jeżeli to w ogóle jest wyjaśnialne, bo wielu filozofów nie tylko jest przekonany, że to jest taka tajemnica świadomość, wolność, chyba sama świadomość, które nigdy nie będzie wyjaśnione, ale to zostawiamy, bo jak mówię, to jest cała szafa, która się wysypała. Tylko te drzwi otworzyliśmy. Dziękuję. To w tym momencie tyle. To dużo strasznych rzeczy. Kilka uwag jeszcze na temat naturalizmu. Są różne wersje naturalizmu. Jest naturalizm eliminacyjny, jest naturalizm redukcjonistyczny, jest właśnie naturalizm emergencyjny, czyli ta wersja naturalizmu, do której ja się tutaj skłaniam. Jedna z test naturalizmu emergencyjnego głosi, że procesy polityczne są procesami naturalnymi, które można badać za pomocą metod naukowych, również dodając do tego analizę filozoficzną. Pan profesor Rybicki wspomniał, że nauka pełni funkcję heurystyczną wobec filozofii, ale z drugą strony to również działa. Filozofia, jedna z funkcji filozofii polega na tym, że filozof może generować problemy, wstępne rozwiązania czy pewne pomysły, które później mogą dawać początek rozwojowi naukowych programów badawczych. Tak było zawsze w dziejach filozofii. Cały proces polegający na oddzielaniu się różnych dyscyplin od filozofii polegał właśnie na tym, że filozofowie mieli pewne pomysły, zwracali uwagę na problemy, podawali opisy, a potem te problemy czy te zagadnienia były w sposób systematyczny badane na gruncie różnych nauk szczegółowych.
jest niezmiernie ważna funkcja filozofii wobec nauki, właśnie funkcja heurystyczna. Drugą równie ważną funkcją filozofii wobec nauki jest funkcja krytyczna. Tak? Czasami naukowcy w swoich wypowiedziach są zbyt mało krytyczni czy zbyt dogmatyczni. Tutaj filozof może za pomocą zwłaszcza narzędzi analitycznych służyć krytyką pewnych koncepcji, które w zasadzie są krótko filozofią, a są sprzedawane jako nauka. Oddzielenie nauki od filozofii czasami bywa problematyczne. Więc ta heurystyczna funkcja filozofii wydaje mi się, że jest równorzędna obok heurystycznej funkcji nauki wobec filozofii. Wydaje mi się, że zbyt wiele prac już powstało, prac naukowych, że Państwo w Google wrzucicie Science of Free Will, to kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy pozycji wyskoczy. Nie mówię już o świadomości, neurobiologia świadomości, czy sztuczna inteligencja, obliczeniowe teorie świadomości. Tego jest mnóstwo. Są ośrodki, to są programy badawcze, które tym się zajmują, a więc wydaje się, że w tej chwili taki pogląd, który filozofowie określają jako misterianizm, czyli twierdzenie, że to jest tajemnica, jest już trudny do utrzymania, biorąc pod uwagę rzeczywisty postęp w badaniach nad różnymi aspektami funkcjonowania ludzkiej świadomości, w tym procesów wolitywnych. Tak? Science of free will, to jest jakie nauki są ważne, jeżeli chodzi o zrozumienie procesów wolitywnych. To jest przede wszystkim neurobiologia, ale to jest również sztuczna inteligencja z tymi modelami obliczeniowymi. To jest neuropsychologia, która bada rozmaite zaburzenia tak zwanej wolnej woli. To jest również socjologia, to jest również biologia ewolucyjna, która bada genetyczne uwarunkowania procesów decyzyjnych. W pewnym momencie powiedziałem, że nasze wybory, jak również świadoma kontrola naszego zachowania nigdy nie ma charakteru czysto świadomego. W tym zawsze uczestniczą czynniki czy elementy, które mają charakter nieświadomy. Każdy nasz wybór składa się z pewnej podskórnej warstwy, która jest poniżej poziomu naszej świadomości. Każdy, od najbardziej fundamentalnego wyboru, czy wyjść, czy nie wyjść, za nią, czy za niego, aż po proste decyzje, które podejmujemy idąc po schodach, czy zrobić krok o jeden, czy o dwa schodki. To są decyzje, które podejmujemy bardzo szybko. One mają składową świadomą i mają składową nieświadomą. Gdyby nie było składowej świadomej, działalibyśmy w sposób czysto automatyczny. Nie byłoby świadomej kontroli zachowania. Ale nigdy czynnik świadomy nie występuje bez kontekstu procesów nieświadomych, które go umożliwiają. Gdyby nas nagle pozbawić wszystkiego poza naszą świadomością, nie moglibyśmy zrobić niczego. Nie moglibyśmy ani podjąć żadnej decyzji, ani pomyśleć o czymkolwiek. Nasza świadomość nie mogłaby działać, gdyby została odseparowana od neurobiologicznego podłoża. Zrozumienie tak zwanego problemu psychofizycznego, a problem wolnej woli to jest jeden z kluczowych aspektów tego problemu psychofizycznego, wymaga ujęcia po pierwsze opisu procesów świadomościowych, po drugie opisu procesów neurobiologicznych, które umożliwiają świadomość i po trzecie opisu relacji, która zachodzi między jednym a drugim, w jaki sposób procesy neurobiologiczne nieświadome determinują stan naszej świadomości. To nie jest tak, że to, co się pojawia w naszej świadomości, pojawia się znikąd, ale z drugiej strony wyjaśnienie procesów przebiegających w drugą stronę, czyli w jaki sposób nasze stany świadome determinują nasze fizyczne zachowanie. Mamy tutaj do czynienia z sprzężeniami zwrotnymi i tylko dzięki temu, że takie sprzężenia zwrotne występują, czy determinacje płynące z dołu do góry, z góry na dół, możliwe jest coś takiego jak świadoma kontrola zachowania. Dlaczego ja akcentuję rolę świadomej kontroli zachowania? Ponieważ proste procesy decyzyjne, czy tak zwane wybory, czasami możemy do końca nawet nie wiedzieć, jaki jest udział naszej świadomości w tym wyborze, którego dokonaliśmy, a jaki jest udział różnych innych czynników, których sobie nie uświadamiamy, a które mogą być kluczowe dla wyboru, który sobie uświadomiliśmy. Tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana, bo są takie badania eksperymentalne prowadzone przez neurobiologów, z których wynika, że zanim my uświadomimy sobie intencję naszego działania, to ta intencja rozgrywa się już wcześniej na poziomie nieświadomej aktywności naszego mózgu. Są badania Benjamina Libeta, o których obszernie pisze w swojej książce profesor Brenner. Zachęcam Państwa do lektury tej książki, bo to jest książka, która zdaje również relacje z najnowszych badań z zakresu głównie neuronauk i tego, jak w tym kontekście sytuowane jest pojęcie wolnej woli. Zgadzam się z profesorem Bremerem, który
który się przywołuje to nazwisko, że taka skrajna wolna wola, jak pojmują ją libertarianie, jest filozoficzną fikcją. Nie ma czegoś takiego. Co nie znaczy, że nie istnieją procesy wolitywne polegające na świadomej kontroli naszego zachowania. Są istotnie różne pojęcia i teorie wolnej woli. Niektóre mogą okazać się błędne, niektóre w miarę rozwoju wiedzy naukowej, krytycznej, filozoficznej refleksji mogą zyskać potwierdzenie. Więc to, że odrzucamy jakieś pojęcie, to nie znaczy, że zrezygnujemy ze zrozumienia procesu, który rozgrywa się w każdym z nas. Każdy z nas nieustannie w każdej chwili podejmuje jakieś decyzje i za pomocą swojej świadomości kontroluje to, co zrobi. A się w pewien sposób porusza. Któryś z tych ruchów kontroluje swoją świadomość, a niektóre nie. Mamy cały czas do czynienia w każdym procesie świadomej kontroli z taką właśnie współgą elementów świadomych, automatycznych, nawykowych, związanych, niektóre z nich mają związek z naszym genetycznym oprogramowaniem. Bez tego nasza świadomość w ogóle nie mogłaby funkcjonować. Nie moglibyśmy się autodeterminować, bo nie byłoby tej podstawy, na bazie której ta świadomość działa. Ja Państwu przedstawiam tutaj pewną wizję, można szczegółowo rozwijać. Wydaje mi się, że to jest wizja, która uwzględnia najlepsze wyniki fenomenologii, która podaje dobre opisy naszych stanów świadomych, ale w ogóle nie umieszcza ich w kontekście badań neurobiologicznych. Jestem przekonany, że w dalszej perspektywie coś takiego da się zrobić. Istnieją takie programy jak neurofenomenologia, które właśnie próbują te dwie perspektywy ze sobą łączyć, ale to jest coś na przyszłość, coś, czym warto się zajmować. I do czego Państwa zachęcam, bo to jest interesujące, a zarazem dotyczy tego, co w nas najważniejsze na świadomości procesu politycznego. Dziękuję panu profesorom za dyskusję. Teraz debata zostaje otwarta dla Państwa. Każdy może zadać pytanie, do czego gorąco zachęcam. Zachęcam, żeby się również przedstawić. I proszę o to, żeby pytania bądź komentarze były formułowane w taki sposób, by to trwało minutę, półtorej, nie dłużej, ponieważ zazwyczaj wielu z Państwa chce zadać pytanie, więc szanujmy swój czas. Także Natalia jest z mikrofonem, także proszę bardzo, kto z Państwa pierwszy chciałby zadać pytanie. Doktor Pepliński, proszę. Dzień dobry, Marek Pepliński, Uniwersytet Gdański. Postaram się zmieścić, może w dwóch minutach będzie dość długie pytanie. Pytanie jest do pana profesora Poczobuta. Chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie 25-letniego studenta filozofii Piotra, który znajduje się o godzinie 12, czyli w samym południe na placu Trzech Krzyży. Piotr jest miłośnikiem Coca-Coli, jest bardzo ciepło, jest spragniony i pojawia się w nim pragnienie, aby się napić coli, kupuje butelkę coli i przypomina sobie, że wczoraj postanowił, już będzie pracował nad swoją silną wolą. W związku z tym mówi tak, znaczy rozważa, przeprowadza takie dociekanie, rozważenie w swoim wnętrzu, mianowicie do godziny 18 nie wypije tej butelki coli. A nawet mówi do godziny 19:01. I teraz pytanie moje jest takie. Kto jest sprawcą tego faktu, iż do godziny, faktycznie on nie wypija do godziny 19:01. Kto jest sprawcą tego faktu, że Piotr nie wypija tej butelki Coca-Coli? Czy jest nim Piotr, czy jego mózg, bądź jakieś procesy? Mózg jest mózgiem Piotra. Piotr podejmuje decyzję za pomocą aktywności swojego mózgu. Gdybyśmy Piotra pozbawili mózgu, nie tylko, że takiej decyzji nie mógłby podjąć, ale nie mógłby też takiego wyboru jej zrealizować. A więc wydaje mi się, że to pytanie jest niezmiernie proste, jeżeli chodzi o odpowiedź. Decyzję podejmuje Piotr, korzystając ze swojego mózgu. Gdyby nie miał mózgu, nie byłby w stanie tego zrobić. W żaden sposób. Pojawiło się tutaj ważne pojęcie silnej woli. Dlaczego niektórzy ludzie mają bardzo silną, stalową wręcz wolę? Jak sobie coś postanowią, to zawsze zrealizują to, co sobie postanowili. Natomiast inni tę wolę mają bardzo słabą. Taką słabość woli w filozofii określa się za pomocą terminu akrazy. Są też ludzie, którzy w ogóle nie są zdolni zdeterminować się do czegokolwiek. Istnieje taka przypadłość, choroba, poważna choroba nazywana apraksją, kiedy ludzie mają myśli, ale w żaden sposób nie są w stanie tych myśli wprowadzić w czyn.
nie są w stanie zdeterminować samych siebie do żadnego działania. To jest choroba, choroba mózgu. Wydaje się, że coś, co potocznie, czy filozofię również określano za pomocą tego terminu słaba czy silna wola, to jest pewna zdolność naszego mózgu właśnie do determinowania się. Oczywiście to robi człowiek, ale robi to za pomocą swojego mózgu, bo tam są struktury, które są istotne z punktu widzenia tego, czy tę wolę mamy silną czy słabą. Co więcej, możemy ćwiczyć naszą wolę. A co to znaczy ćwiczyć naszą wolę? To znaczy, przekładając to na język neuro, rozwijać pewną sprawność sieci neuronowej do tego, żeby ona była zdolna do autodeterminacji. Znowu, człowiek dokonuje owych autodeterminacji, ale za pomocą lepiej lub gorzej wytrenowanej sieci neuronowej swojego mózgu. Możemy za pomocą naszej świadomości trenować czy programować naszą podświadomość i wtedy otrzymujemy tak zwane sprawności, także sprawności moralne. Tak, a więc w pytaniu Marka Pyplińskiego, kolegi, ciekawsze wydaje mi się to pojęcie, które się pojawiło, pojęcie silnej, słabej woli, pojęcie akrazy, ponieważ to wprowadza niezwykle ważny aspekt, wydaje mi się, do tych rozważań. Natomiast na twoje pytanie powiedziałbym prosto. Piotr za pomocą swojego mózgu. Dziękuję. Następne pytanie. Profesor Postroń, Natalia się zbliża z mikrofonem. Chwileczkę, panie profesorze, będzie pana zaraz słuchać, proszę. Już przedstawiłem się, ale chyba państwo mnie znają. Jestem naturalista, mimo woli staję po stronie pana profesora z Białegostoku, ale dziękuję obu profesorom za zabranie głosu, bo zawsze taka kontrowersja jest potrzebna. Złożyło się tak, że studiowałem w Rzymie i akurat miałem profesorów jezuitów, ale naturalistów w znaczeniu naturalizmu metodycznego. I no, chciałem tylko kilka może szczegółów podać. Nasza świadomość zależy od stanu chemicznego, biochemicznego mózgu i jeżeli nie będzie takiego stanu, nie będziemy mieli świadomości. Możemy doprowadzić człowieka do śpiączki farmakologicznej. Akurat mam w domu trzy farmaceutki, więc studiuję ich książki, żeby zobaczyć, jak to się robi. Zależność, nawet kura, jeżeli dziubała pestki od nalewki alkoholu, będzie pijana, chodzi, bo tak samo i my, jeżeli spożyjemy alkohol, no za kierownicą nie powinniśmy siadać, bo nasze zdolności kierowania są ograniczone. Wpływ chemii mózgu, reakcji, każdy anestezjolog dobrze wie, jaki środek chemiczny podać, żebyśmy odjechali w czasie operacji i wie, jaki środek potem chemiczny podać, żebyśmy do świadomości wrócili i te same środki się używały zwierząt. Czyli świadomość ludzka czy zwierzęca zależy od procesów biochemicznych w mózgu. Tego nie zmienimy, ale znów pan profesor zwrócił uwagę na te dwa rodzaje przyczynowości. Te procesy mózgowe to jest ta, Anglicy mówią bottom up causation, ta oddolna, bazowa. Ale potem, jak już do świadomości dochodzimy, to mamy tą drugi rodzaj odgórnej przyczynowości, czyli ten top down causation. I tu kierujemy sobą, no mamy zdolność kierowania swoimi czynami. I wydaje mi się, że to należy podkreślić, ale to jest też ta przyczynowość top down jest rzeczywistą przyczynnością. My kierujemy sobą. Ja samochodem gdzieś tu przyjechałem do państwa i samochodem kierowałem. Dużo było automatyzmu, bo mogłem z kolegą rozmawiać obok siedzącym i automatycznie kierować, ale jak jest sytuacja bardziej tego, to tą rozmowę mimowoli przerywam i bardziej świadomość włączam kierowanie samochodem. Gdyby państwo jest. No, to chciałem dodać. Dziękuję. Dziękujemy. Komentarz, panowie? Czy jakiś komentarz? Ja? Dobrze. To pan profesor tutaj poruszył sprawę jeszcze raz, bo ona już była przeze mnie jakoś podkreślana w tym pierwszym komentarzu. Sprawę tego stanowiska nazywanego emergentyzmem. Otóż trzeba tutaj jasność osiągnąć pewną. Mianowicie po pierwsze, że nie jest to czysty materializm.
Bo jeżeli ta struktura, która wyrasta na podstawie procesów materialnych, ma własne moce przyczynowe, niezależne, czyli może wpływać, to nie jest struktura czysto fizyczna. Ona uzyskuje samodzielność. To jest pierwsze. Czyli mamy swoisty dualizm emergencyjny, tak jak dualizm dusza ciała. Mózg wytwarza coś, co nie jest nim, co jest radykalnie inne niż on. Dobrze, w porządku, można taki mistyczny materializm, ja to nazywam mistycznym materializmem, głosić. To jest dozwolone twierdzić, ale nie trzeba tutaj tego zakrywać, że to jest stanowisko już nie w pełni, albo w dużej mierze niematerialistyczne. I po trzecie z tą sprawą, jeżeli chodzi, ktoś mówi tak, no dualista taki, który się odwołuje do pojęcia stworzenia, do pojęcia duszy, do tej wolności, tej decyzji, no to nie, nie, nie. Natomiast dualista taki emergencyjny, to tak, tak, tak. Ale to jest taka sama metafizyka, jak jedna, jak i druga. Skąd my wiemy, że po pierwsze, rzeczywiście ten mózg wytwarza takie procesy, sam on, które są potem od niego niezależne. Skąd my to wiemy? To jest taka sama mistyczna metafizyka, czy mistyczny materializm, jak inne stanowiska, więc tutaj nie uciekniemy od tego. Albo będziemy stali na stanowisku radykalnego materializmu i wtedy nie będzie ani wolności, ani kontroli, samokontroli, ani niczego nie będzie. Albo zrobimy koncesję na rzecz, albo skoczymy w metafizykę i powiemy dobrze, ale emergentyzm nas uratuje, bo mózg wytwarza świadomość i ona uzyskuje samodzielną moc wpływania na procesy też fizyczne w mózgu. No ale to jest skok zupełnie, już przepaść taką metafizyczną. I wtedy te już hipotezy, czy hipoteza jakaś taka teistyczna, że o stworzeniu duszy i o wolności i tak dalej, czy hipoteza tego materializmu emergencyjnego, mistycznego materializmu, to... Także i wtedy już żadnej naukowości, chciałem powiedzieć. Bo w tym sensie, że wtedy, jeżeli tak jest, że materia wytwarza takie wykwity, fluorescencje, które są niezależne od niej, to jest bardzo tajemniczy proces. Dlatego rasowy materialista nigdy nie przełknie, czy naturalista. Bo, oczywiście, niektórzy mówią, że nie ma innego wyjścia, że jakoś tak trzeba jedną trochę pogonić z drugim. Nad tym się można zastanawiać. No, długa była dyskusja jeszcze na początku. Emergentyzm jest to stanowisko, które już na początku XX wieku było ogłoszone bardzo wyraźnie przez różnych filozofów, tak zwany emergentyzm, szczególnie brytyjski, jest takie pojęcie. To tyle. Jeszcze może dopowiem na temat emergencji kilka słów. Emergentyzm w takiej postaci, jak przedstawiłem, nie jest dualizmem, jest pluralizmem. Dlaczego? Jeżeli schodzimy na poziom cząstek elementarnych, są to obiekty względnie proste. Cząstki elementarne zaczynają tworzyć struktury coraz bardziej złożone, powstają atomy, z atomów powstają cząsteczki. Na każdym coraz wyższym poziomie organizacji pojawiają się nowe prawa, które opisują organizację układów złożonych. Więc emergentyzm jest nie tyle tylko i wyłącznie teorią relacji psychofizycznej, ale jest pewną koncepcją rzeczywistości. To jest koncepcja rzeczywistości. Emergentyści dbają o to, żeby była zgodna ze stanem wiedzy naukowej. Pojęcia biologiczne na gruncie teorii emergencji nie są w pełni definiowalne czy redukowalne do pojęć chemicznych i fizycznych. A więc ze zjawiskiem emergencji nie mamy tylko i wyłącznie na poziomie relacji psychofizycznej, relacji mózgu do świadomości, ale wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z powstawaniem układów coraz bardziej złożonych, które przejawiają dynamikę i regularności, które nie dają się w pełni opisać za pomocą praw i procesów niższego rzędu. A więc ten emergentyzm, do którego ja bym się skłaniał, owszem, to jest w rozwinięciu teoria ontologiczna czy metafizyczna, to jest ogólna teoria rzeczywistości, a relacja psychofizyczna i procesy wolitywne to jest tylko szczególny przypadek znacznie szerszej zależności. Tam, gdzie powstają układy coraz bardziej złożone, pojawiają się zjawiska, procesy, cechy własności, które nie są w pełni redukowalne do tego, co się dzieje na niższym poziomie. Jest pewna zależność. Gdyby nie te procesy niższego rzędu, te procesy wyższego rzędu nie mogłyby działać, nie mogłyby funkcjonować. One stanowią
warunek możliwości. Można powiedzieć, że te procesy niższego rzędu jakoś umożliwiają powstanie tych bardziej złożonych struktur, ale jeżeli powstają struktury coraz bardziej złożone, chemiczne, biologiczne, neurobiologiczne, świadomościowe, to wszędzie tutaj mamy do czynienia z procesem emergencji. Ale gdyby szukać w filozofii jakiegoś takiego odpowiednika, czy teorii ontologicznej, która za tym się kryje, bo podstaw każdej teorii naukowej można zrekonstruować ontologię, która jest na jej gruncie zakładana, to byłaby jakaś forma ontologii procesu, gdzie rzeczywistość jest procesem autentycznie twórczym. Czy można do tego dobudować teologię? Można. Są teistyczne interpretacje teorii emergencji, które zakładają, że istnieje Bóg, stwórca świata, który jest siłą napędową tych procesów ewolucyjnych, twórczych procesów ewolucyjnych zachodzących w skali wszechświata, a można przyjmować teorię taką materialistyczną, twierdząc, że nie ma jakiegoś zewnętrznego czynnika sprawczego, który jest źródłem tej kreatywności natury. Kiedyś w Krakowie odbyła się taka konferencja organizowana przez profesora Michała Hellera pod tytułem Miejsce człowieka we wszechświecie. Ja właśnie przedstawiłem taki tekst pod tytułem Twórczy umysł w twórczym wszechświecie. Co to znaczy, że ewolucja naszego wszechświata jest ewolucją twórczą, albo mówiąc inaczej ewolucją emergentną. To znaczy, że w procesach ewolucyjnych mamy do czynienia z powstawaniem coraz bardziej złożonych struktur, które przejawiają nowe funkcje. Funkcje, które nie pojawiają się na niższych poziomach organizacji. Do tego, żeby wytworzyć świadomość taką jak świadomość ludzka, potrzeba struktury o poziomie złożoności ludzkiego mózgu. A ludzki mózg jest najbardziej złożoną strukturą w całym istniejącym wszechświecie. Poziom organizacji tych 86 miliardów, jak ostatnio obliczono, neuronów, związków, zależności, które mogą powstawać między elementami sieci neuronowej naszego mózgu, to jest poziom złożoności, który nie ma porównania w innych strukturach naszego wszechświata. Galaktyka to jest obiekt prosty, czy układ słoneczny. Natomiast każdy z nas w swojej czaszce ma centrum złożoności wszechświata. Najbardziej skomplikowany obiekt, który generuje najbardziej dziwne i tajemnicze stany, procesy i funkcje, tak jak procesy kognitywne, świadomość, ale również pamięć, zdolność do abstrakcyjnego myślenia, który jest zdolny do wytwarzania pojęć moralnych, do uprawiania sztuki itd. Podstaw tego wszystkiego leżą procesy zachodzące w naszym mózgu. Dlatego istnieje coś takiego jak neuroetyka, neuroestetyka, która bada te wszystkie funkcje i procesy z punktu widzenia tych mechanizmów neurobiologicznych, które je umożliwiają. Co to znaczy umożliwiają? Jeżeli byśmy je zniszczyli, no to otrzymalibyśmy na przykład, jeżeli ośrodki moralności w naszym mózgu, a są takie ośrodki, zostaną uszkodzone, no to otrzymamy psychopata, który nie ma wyrzutów sumienia, który będzie się znęcał nad drugim człowiekiem. Są takie struktury w naszym mózgu, które za to odpowiadają. Dlaczego niektórzy ludzie mają wyrzuty sumienia, a inni nie? Dlaczego niektórzy mają bardzo wysoki poziom empatii, a drudzy w ogóle są tej empatii pozbawieni? Niedawno ukazała się taka książka, zresztą w wydawnictwie tutaj w Sopocie, Smak słowa Simona Barona Cohena pod tytułem Teoria zła, gdzie on szczegółowo opisuje moduły moralności w naszym mózgu i co dzieje się z ludźmi, u których ten moduł moralności zostaną uszkodzone. Znane są przykłady ludzi, u których nowotwór spowodował powstanie skłonności pedofilskich i to tak silne, że ci ludzie, którzy przez całe swoje życie nie przejawiali żadnych skłonności pedofilskich, nagle zaczęli popełniać czyny przestępcze i wylądowali w więzieniu. Znane są opisy takich właśnie osób, które w więzieniu, kiedy jedna z takich osób straciła przytomność, zrobiono skan mózgu, wykryto nowotwór wielkości kurzego jaja i zaczęto się zastanawiać, czy jest jakiś związek między skłonnością pedofilską, która pojawiła się u tego człowieka w 40 roku życia, miał żonę, dzieci, wcześniej nikt nie przejawiał żadnych tego typu zachowań, czy jest jakiś związek przyczynowy między uszkodzeniem struktury w mózgu związanej z rozwojem tego nowotworu, a pojawieniem się skłonności pedofilskiej. To, o czym ja Państwu tutaj wspomniałem, ma swoje rozwinięcie w badaniach z zakresu neuroetyki, neuroestetyki. Wszystkie specyficznie ludzkie cechy zależą od specyficznej organizacji naszego ludzkiego mózgu. Zmiana czy zaburzenie różnych struktur naszego mózgu może dawać bardzo dziwne, niebezpieczne, straszne przejawy. To, co często nazywamy złem, okazuje się w pewnych przypadkach być po prostu chorobą naszego mózgu. Ale to jest odrębny wątek związany z problemem wolnej woli, bo to, że są ludzie, którzy nie są w stanie determinować samych siebie. Dzisiaj wiemy, że jest efektem zaburzenia układów czołowych naszego mózgu. Jedną rzecz do pana profesora Poczobuta. To takie pytanie może proste i jakoś stawiające trochę pod ścianą. Mianowicie, my wiemy dobrze, że istnieją zwierzęta, które mają tak skomplikowany mózg,
jak my, albo bardzo podobnie. I one tego wszystkiego nie potrafią, co my potrafimy. W związku z tym, czy sama komplikacja sieci neuronalnej wystarcza? Jakby pan na to odpowiadał? Bo to jest takie zadziwiające, gdyż trochę może waga się różni, może trochę wielkość, ale materia, że tak powiem, jest ta sama i to wszystko jest takie bardzo, bardzo podobne. Czy mamy coś specjalnego? Jest bardzo podobne, ale bardzo różne. Gdybyśmy wszystkie mózgi świata ustawili w taką hierarchię od najprostszego, na przykład mózgu muszki owocowej, tam jest to 20 tysięcy neuronów, u człowieka 76 miliardów, to okazałobyśmy, że gdybyśmy uporządkowali te mózgi według wzrastającego stopnia złożoności, to okazałoby się, że posiadacz danego mózgu jest zdolny do realizacji takich funkcji poznawczych, jakie są umożliwione przez architekturę i organizację sieci neuronowej jego mózgu. Im bardziej skomplikowany mózg, tym bardziej skomplikowane zdolności umysłowo-poznawcze, które jego posiadacz realizuje. Na pozór różnica między mózgiem szympansa a mózgiem człowieka jest nieduża, ale jeżeli przyjrzymy się w szczegółach, to nie ma pewnych struktur mózgu szympansa, które są u człowieka. Są struktury, które odpowiadają za nasze zdolności społeczne, za zdolności etyczne, estetyczne, związane z tworzeniem nauki, myśleniem abstrakcyjnym i tak dalej. I są neuroanatomiczne struktury w naszych mózgach, których nie znajdziemy w mózgach szympansów. Przepaść oddzielająca człowieka od szympansa, tak masz najbliższego krewnego, przepaść na poziomie procesów umysłowo-poznawczych przekłada się na różnice neuroanatomiczne w organizacji naszego mózgu. Są bardzo szczegółowe badania porównawcze dotyczące mózgów ludzkich i mózgów szympansich, ale dokładnie to samo można powiedzieć o mózgu psa i o mózgu szympansa. Tutaj też są olbrzymie różnice. Generalnie mamy takie zdolności umysłowo-poznawcze, na jakie nam pozwala organizacja naszego mózgu. Gdybyśmy mieli mózg, który uniemożliwia myśleć abstrakcyjnie, czy tworzyć dzieła sztuki, gdybyśmy nie mieli mózgu, który to umożliwia, żadna tego typu aktywność byłaby niemożliwa. To jest warunek konieczny. Co jest warunkiem wystarczającym, to jest dalsza dyskusja. W każdym razie odpowiedź krótka jest taka, że mózgi są istotnie różne. Jeżeli różnimy się na poziomie umysłowo-poznawczym, to te różnice przekładają się na odpowiednie różnice na poziomie struktur neuroanatomicznych naszych mózgów i neurokognitywistyka porównawcza tym właśnie się zajmuje, badaniem porównawczym. Ja tylko zwrócę uwagę, bo widzę tu niekonsekwencje, tu się będę uparty. Mianowicie, z jednej strony pan profesor twierdził, że ta olbrzymia ilość połączeń międzyneuronalnych, czyli mózg jako całość, a teraz, po moim pytaniu, jest tak, że to pewne struktury tego mózgu. Czyli jednak nie ta olbrzymia komplikacja, tylko jakiś chip w środku mały, trochę neuronów, żartobliwie mówiąc, decyduje jednak, że mózg szympansa jest różny od naszego, albo odwrotnie, prawda? Tu widzę pewną niekonsekwencję, bo z jednej strony jest takie powiedzenie, to dlatego to potrafimy my ludzie, że mamy tak dużo tych neuronów i połączeń między nimi, a z drugiej strony, a gdy dojdzie do pytania o zwierzęta, to jest odpowiedź, no nie, 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 bo tam są specjalne, wybrane struktury, które decydują o tej różnicy. Albo jedno, albo drugie wydaje się. Tu nie ma ruchu już. Tak, doprecyzuję odpowiedź. Sama liczba elementów, z których składa się sieć neuronowa mózgu, nie jest tak istotna. Istotna jest ich organizacja funkcjonalna. Są moduły w mózgu człowieka, których nie znajdziemy w mózgu szympansa. Moduł to jest pewna struktura czy pewien obszar sieci neuronowej, który jest wyspecjalizowany do realizacji pewnej funkcji. Jeżeli człowiek realizuje pewne funkcje, których nie znajdujemy u szympansa czy u psa, to znaczy, że są w mózgu człowieka moduły, które za to odpowiadają. Mózg jest całością, ale całością zorganizowaną. Są moduły, między którymi zachodzą określone relacje. Jeżeli uszkodzimy obszar odpowiadający, tak zwany obszar broki, stracimy zdolność do wypowiadania się. Będziemy rozumieli to, co inni do nas mówią, ale sami nie będziemy w stanie niczego wyartykułować. To się czasami zdarza po wylewie. Co to znaczy? To znaczy, że w naszym mózgu są struktury, które odpowiadają za określone funkcje. Można stracić pewną funkcję umysłowo-poznawczą, zachowując inne. Z tego wynika, że różne obszary sieci neuronowej, które są wyspecjalizowane do realizacji pewnych funkcji, nazywamy to tak zwaną neurospecyficznością, mogą działać częściowo niezależnie od tego, co się dzieje w innych obszarach mózgu. Oczywiście, jeżeli te uszkodzenia byłyby dalej idące, to wtedy w ogóle moglibyśmy stracić cały szereg różnych zdolności językowych.
Można rozumieć to, co inni do nas mówią i nie mieć zdolności do wypowiadania się. Można mieć zdolność do wypowiadania się, ale nie rozumieć tego, co mówią do nas inni. Różne obszary mózgu czy różne moduły za to odpowiadają. Jeżeli człowiek ma jakąś zdolność umysłowo-poznawczą, to możemy niejako w ciemno wstawiać, że robiąc szczegółowe badanie mózgu człowieka, znajdziemy moduły, struktury, które realizują tę funkcję, której nie realizują szympansy. Jak zrobimy badania porównawcze na ludziach, to nie jest tak, że wszyscy mamy takie same mózgi. Każdy z nas ma indywidualnie zorganizowaną sieć neuronową swojego mózgu. Już w okresie prenatalnym kształtują się pewne połączenia neuronowe i w zależności od tego, jakie doświadczenia ma to jeszcze nienarodzone dziecko, czy jakimś źródłem doświadczeń jest dla takiego nienarodzonego dziecka jego matka, czy otoczenie, czy środowisko, ten mózg inaczej będzie się kształtował. Każdy z nas ma indywidualną, niepowtarzalną sieć neuronową swojego mózgu. To się przekłada na różne uzdolnienia, różne talenty, różne cechy osobowości. Badania z zakresu psychologii różnic indywidualnych mają swoje ścisłe odpowiedniki w badaniach dotyczących organizacji naszego mózgu. Każda różnica, jeżeli chodzi o typ osobowości czy rodzaj zdolności, które posiadamy, przekłada się na różnice w organizacji sieci neuronowej naszego mózgu, więc tutaj nie trzeba nawet prowadzić badań porównawczych między przedstawicielami różnych gatunków. To widać również na badaniach rozwojowych czy porównawczych w obrębie jednostek należących do pewnego gatunku. Dlaczego pewien człowiek ma niesamowite zdolności matematyczne, a drugi jest kompletnym cetem, jeżeli chodzi o matematykę? To się nie bierze znikąd. Dlaczego ktoś ma talent artystyczny, a ktoś jest go w ogóle pozbawiony? Jeżeli będziemy wystarczająco głęboko szukać odpowiedzi na to pytanie, to dojdziemy do pewnych różnic w sposobie organizacji mózgu jednego i drugiego człowieka. Dziękuję panom za odpowiedzi. Doktor Artur Schutta. Dziękuję za piękne, skomplikowane, ale jednak piękne tutaj wystąpienie. Mam takie pytanie, to nie jest pytanie, to jest może nawet zarzut do emergentyzmu, ale do kompatybilizmu w wersji emergentycznej czy emergencyjnej. Wydaje mi się, że tam są pewne założenia, które ze sobą nie dadzą się razem spiąć. Jedno założenie, jakie tutaj profesor proponuje, to jest następujące, że kiedy mamy na poziomie tym fizycznym pewien stopień skomplikowania, wyłania się pewna nowa jakość, której nie da się zrozumieć za pomocą praw, które opisywały ten poziom niżej. Z drugiej strony jednak też profesor twierdzi, że jeżeli cokolwiek się dzieje w mojej głowie, w moim umyśle, jakakolwiek myśl, to ona jest ściśle sprzężona z jakąś zmianą na tym poziomie fizycznym. Teraz wydaje się, że niedopomyślenie jest, oczywiście możemy nie umieć tego zrobić, ale niedopomyślenie jest, że nie istnieje jakiś wzorzec, który mógłby być zapisany w jakimś idealnym języku, w doskonałym języku w postaci pewnego prawa, które pozwalałoby przewidywać, co się będzie działo na poziomie tym emergentnym za pomocą obserwacji tego, co się dzieje na poziomie fizycznym. Teraz taki mały eksperyment myślowy. Mózg, niech będzie mózg w wiatrze czy w jakimś tam naczyniu. My obserwujemy, załóżmy, że mamy bardzo duże moce obliczeniowe, wiedzę XXIII wieku na temat fizycznych zjawisk w mózgu i obserwujemy ten mózg. Jednocześnie ten mózg pisze raport na temat swoich subiektywnych stanów za pomocą jakiegoś tam interfejsu i ten mózg na przykład snuje opowieść, a my, mając pełną wiedzę fizyczną i zakładam, że jednak umiejąc analizować na takim poziomie, możemy przewidywać, co ten mózg za chwilę opowie za 10 sekund, za 20 sekund, nie wiedząc w ogóle, jakie są jego subiektywne stany, analizując tylko fizyczny poziom. Teraz, jeżeli zakładamy taki emergentyzm, jak profesor proponuje, to zakładamy, że istnieje taka możliwość, że możemy mieć pełną wiedzę i pełne moce obliczeniowe na temat fizycznego poziomu, a będziemy jak dzieci we mgle na temat tego poziomu mentalnego, widzianego z subiektywnej perspektywy, czy jakkolwiek. Czy wydaje mi się, że to jest pewna słabość emergentyzmu i albo musicie, emergentyści, naturaliści, zrezygnować z tego stanowiska, powiedzieć, nie ma wolnej woli. Wszystko jest jednak zdeterminowane na poziomie fizycznym, bo każde zdarzenie mentalne jest efektem działania fizycznego, a każde fizyczne jest zdeterminowane. Albo musicie zrezygnować z naturalizmu, jeżeli chcecie nadal być zwolennikami wolnej woli. Dziękuję. Nie posługuję się w ogóle terminem materia i materializm. Dlaczego tak jest? To jest temat na odrębną dyskusję. Teoria emergencji nie wbudowuje w schemat dualistyczny, tylko raczej w schemat pluralistyczny. Jak to jest z tym przewidywaniem? Emergentyści mówią w ten sposób. Zanim nie powstanie pewna struktura wyższego rzędu, nie pojawią się pewne stany i funkcje wyższego rzędu,
które nauczymy się na podstawie doświadczenia wiązać czy korelować z procesami przebiegającymi na niższym poziomie, nie będzie sposobu, żeby przewidzieć i wyjaśniać na podstawie procesów niższego rzędu to, co się dzieje na wyższym poziomie. Ale jeżeli empirycznie stwierdzimy, że taki rodzaj organizacji odpowiada takim funkcjom i stanom na wyższym poziomie, to wówczas będziemy mogli przewidywać ex post. Marketyści używają takiego technicznego, dziwnie brzmiącego terminu przewidywania ex post. Jeżeli wiemy, że określony rodzaj organizacji naszego mózgu koreluje, czy jest związany, czy generuje określone stany umysłowe, ale to możemy poznać tylko na drodze empirycznej poprzez obserwacje, to zawsze ilekroć później stwierdzimy tę określoną konfigurację na przykład sieci neuronowej mózgu, to będziemy mogli, jeżeli ten związek ma charakter nomologiczny, stwierdzić, że towarzyszy mu określony stan świadomy. Jeżeli to jest sformułowane. Więc to jest tak zwane przewidywanie ex post. Do tego, żeby stwierdzić, jakie funkcje czy jakie stany wyższego rzędu odpowiadają tym procesom niższego rzędu, do tego potrzebne są badania empiryczne. Nie ma innej drogi, żeby to stwierdzić. A jak stwierdziliśmy, to sformułowaliśmy nową zależność międzypoziomową. No i emergentyści wiele miejsca w swojej książce między redukcją a emergencją poświęcam wiele miejsca tej kwestii. Tam przedstawiam różne rozwiązania i różne koncepcje. A tu muszę wysłać duża książka, 600 prawie stron na temat redukcji emergencji, bo to jest właśnie ten problem, który pan poruszył. Czy ta trzecia droga, która nie jest ani twardym redukcjonizmem, ani nie jest dualizmem, jest w ogóle możliwa. Były takie zarzuty i są stawiane do dnia dzisiejszego, że to pośrednie rozwiązanie charakterystyczne dla teorii emergencji jest niemożliwe, bo musimy wybierać między redukcjonizmem albo dualizmem. Ale emergentysta nie chce ani być jednym, ani drugim. Czy to jest logicznie niesprzeczne? Wydaje mi się, że jest, że da się taką koncepcję w sposób niesprzeczny rozwinąć. Oczywiście to jest logiczny warunek sensowności pewnej teorii. Jeżeli teorii nie da się sformułować w sposób niesprzeczny pod względem logicznym, to jest teoria nic nie warta, bo ze sprzeczności wynika cokolwiek. Może w ten sposób. Dziękujemy. Karol Kraszawka, później następny panowie. Znaczy, właściwie byłoby podobne pytanie, albo przynajmniej w tym samym duchu, co dr Schulte zadał, ale już powiem. Pan w pewnym momencie powiedział, że jest pan słabym kompatybilistą, prosiłbym o wyjaśnienie, o co tu chodzi i czy to dotyczy odpowiedzialności moralnej. A jeśli tak, to chciałbym, aby ustosunkował się pan do argumentu przeciwko takiemu kompatybilizmowi. Ten argument jest, dokładnie go nie pamiętam, on jest mniej więcej taki, że przedstawia w kilku krokach człowieka, który jest zewnętrznie kontrolowany, czy przynajmniej przymuszany do pewnego zachowania, oczywiście nie można przewidzieć odpowiedzialności za ten czyn. Później ten kontroler zewnętrzny ten kontroler zaczyna coraz bardziej oswajać wewnątrz tego podmiotu, podmiotu działania. Początkowo jest ten kontroler tego typu bat zewnętrzny, później mamy chip umieszczony w mózgu, a na końcu jest taki krok, że jest po prostu przyuczany przez pewien czas do pewnego zachowania, na przykład jakiegoś morderstwa czy coś takiego. I okazuje się, że każdy z tych etapów można w sumie zrównać. I wychodzi na to, że zachowanie, powiedzmy, normalne, jak i zachowanie z tym batem, to jest jedno i to samo. I w takim razie, o ile takie stanowisko miało być prawdziwe, wtedy nie możemy przyznać moralnej odpowiedzialności. To jest, czy mógłby się pan ustosunkować do tego argumentu? Odpowiedzialność jest tam tylko w takim zakresie, gdzie mamy do czynienia ze świadomą kontrolą zachowania. Świadomą kontrolę zachowania możemy na różne sposoby ograniczać poprzez różne... Dopowiedzenie. To właśnie chodzi o to, że mamy ten kontroler, tak, świadomy kontroler, który na początku sztucznie podmieniamy, powiedzmy, wprowadzamy inny kontroler zewnętrzny. Ale mamy świadomą kontrolę, czy jej nie mamy? To jest istotne, bo może być iluzja świadomej kontroli. Często pojawiają się sytuacje, które określamy mianem iluzji świadomego sprawstwa. Człowiekowi się wydaje, że on to zrobił, a tak naprawdę rzeczywista przyczyna tego, co on zrobił, jest inna, nie jego świadomość.
Więc jeżeli pan radykalnie taką sytuację opisuje, to ja zapytam, czy tutaj mamy do czynienia ze świadomą kontrolą, czy ta świadoma kontrola została ograniczona, czy została całkowicie zniesiona? Chodzi o takie płynne przejście. Tu pan też o tym wspominał, o płynnym przejściu między włączaniem i wyłączaniem kontroli. Tu chodzi o płynną ingerencję w tę świadomość. Pewnie rozumiem, że jest pewna granica, tak? No, istnieją przypadki skrajne, tak jak na przykład sugestia posthipnotyczna. Wprowadzamy człowieka w stan hipnotyczny, wprowadzamy do jego nieświadomego umysłu pewną dyrektywę, potem go wyprowadzamy z tego stanu i obserwujemy, co on będzie robił. Temu człowiekowi się wydaje, że on robi to, co chce, ma pełne wewnętrzne poczucie, że wybiera to, co robi. Natomiast my stoimy z boku i się śmiejemy, bo wiemy, że on realizuje program, który wgraliśmy do jego podświadomości. Możliwa jest taka sytuacja, czy nie? Pozbawiliśmy go świadomej kontroli, nie znosząc jego świadomości całkowicie. Aczkolwiek w zakresie tej czynności, którą on wykonuje, on nie ma świadomej kontroli tego zachowania. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bo są różne typy świadomości. Jest świadomość wzrokowa, jest świadomość słuchowa. Można stracić świadomość wzrokową, a mimo wszystko odbierać informacje sensoryczne. To występuje w zjawisku tak zwanej ślepowzroczności, tak? Kiedy człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że widzi. Mówi, niczego nie widzę, jak mu rzuciłem piłeczkę, to on ją złapie. Jak to zrobiłeś, pytany? Nie wiem, ja nie widziałem tej piłeczki. Jest pewien proces automatyczny, który odbywa się poza świadomością. Świadomość wzrokowa jest zniesiona, ale inne formy świadomości funkcjonują. Więc musielibyśmy tutaj jeszcze wejść w szczegółowe dyskusje na temat różnych typów świadomości, które są związane z różnymi rodzajami procesów umysłowo-poznawczych. Jest świadomość wzrokowa, jest świadomość. Świadomość nie jest monolitem. Są różne rodzaje świadomości, które możemy wybiórczo modyfikować. Pan opisał taką sytuację, w której częściowo, być może całkowicie, znosimy jakąś formę świadomości. Jeżeli już nie ma żadnej formy świadomości w pewnym zakresie, to nie możemy powiedzieć, że ten człowiek ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność. Tak? Jeżeli wykazalibyśmy, że wszczepiono komuś chip do mózgu i na skutek aktywności tego chipu ten człowiek popełnił na przykład przestępstwo, to kto by opowiadał? Ten człowiek czy ten, kto mu wszczepił ów chip, wiedząc, jakie to będzie miało konsekwencje? No raczej ten drugi. Dziękuję. Może trochę obok pana pytania odpowiedziałem. Dziękuję. Proszę, to pan pytanie. Ja mam pytanie do pana profesora Poczubuta. Pan wspominał o sztucznej inteligencji i na pewno pamiętamy, że wiele filmów science fiction, futurystycznych literatury karmi nas takimi lękami przed tym, co się może stać, jeżeli maszyny dostaną taką inteligencję sztuczną od człowieka, a na pewno ludzie będą w przyszłości dążyć do tego, żeby ta świadomość maszyn, czy inteligencja maszyn, umiejętności były jak najlepsze. Będą dumni z tego, że stworzyli takie maszyny. I czy pan profesor myśli, że jest taka możliwość, że maszyny mogą przyjąć kontrolę nad samymi sobą i decydować o sobie? I czy w ogóle jest się czego bać? Dziękuję. Zacznę od końca. Jak najbardziej jest się czego bać. Im bardziej jest zaawansowana technologia, tym większe zagrożenia z nią się wiążą. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jest cały szereg zagrożeń. Są dwa pytania. Czy warto rozwijać pewne formy badań nad sztuczną inteligencją? I drugie pytanie, czy można to wytworzyć? Może być tak, że można to zrobić, da się to zrobić w szerszej perspektywie, ale tego robić nie warto. Być może ludzie dojdą do wniosku, że lepiej tego typu badań dalej nie rozwijać, bo to, co już zrobiliśmy, pokazuje, że być może bylibyśmy zdolni do wytworzenia maszyn, które są świadome i które dysponują jakąś formą świadomej kontroli swojego zachowania, czyli jakąś formą tego, co nazwałem procesem wolitywnym. Nie są znane żadne prawa przyrody, które wykluczałyby możliwość stworzenia nie tylko inteligentnych maszyn, bo takie już istnieją, ale nie wchodźmy w pytanie, co to jest inteligencja. Ono jest jeszcze bardziej problematyczne, czy tak samo jak pytanie, czym jest wolna wola i
i świadomość nie są znane żadne prawa przyrody, które wykluczały możliwość wytworzenia świadomej sztucznej inteligencji. Jeżeli mózg jest generatorem stanów świadomych, to jeżeli udałoby się wytworzyć strukturę funkcjonalnie równoważną ludzkiemu mózgowi, to moglibyśmy oczekiwać, że ta struktura również będzie świadoma. No ale to jest określony stopień komplikacji. Czy da się coś takiego zrobić? Są projekty rozwijane na świecie, które w tym kierunku wyraźnie zmierzają. Ale mówię, są dwa problemy. Czy da się to zrobić? Czy to jest możliwe? I czy warto to robić, to jest problem natury, tam właśnie filozoficznej, etycznej, dotyczącej w ogóle statusu człowieka. Perspektywy są takie, że jeżeli zaczniemy rozwijać tę sztuczną inteligencję, to ona w pewnym momencie zacznie się sama rozwijać i będzie się rozwijała o wiele szybciej niż rozwija się człowiek. Powstaną takie formy inteligencji, które będą inteligencją postludzką, a człowiek wtedy być może będzie przetrzymywany w rezerwatach tych wyższych form inteligencji. Zagrożenia są jak najbardziej realne. O tych zagrożeniach, a także możliwościach literaci pisali od dawna. Tak, to są już nie tylko i wyłącznie utwory z zakresu fantastyki naukowej, ale konsekwencji przyszłych badań naukowych, które w tym kierunku zmierzają. To jest ważny problem z zakresu etyki nauki. Coś takiego też istnieje. Dziękuję bardzo. Pomału zbliżamy się do końca, także proszę tam pytanie. Ja mam imię Krzysiek. Mam pytanie do profesora Jelickiego. Tak jak zrozumiałem pańską koncepcję wolnej woli, to jest to wolna wola, która jest pozbawiona przed determinacji, tak? I zastanawiam się po prostu, jak szeroko rozumieć tę determinację, tak? Czy na przykład wiedza, jaką dyspponuje podmiot wyposażony w tą wolną wolę, jest jakąś formą determinacji, czy taki podmiot podjąłby taką samą decyzję, niezależnie od tego, czy znałby jej konsekwencje, czy nie. Tak, pytanie jest z jednej strony łatwe do odpowiedzi, łatwo na nie odpowiedzieć, a z drugiej strony bardzo trudne. Ja tutaj już zasygnalizowałem to, że my możemy mieć doświadczenia wolnej woli i mamy takie w sytuacjach radykalnych, nawet bardzo mocne doświadczenia wolnej woli. I z drugiej strony my nie możemy nie rozumieć, nie rozumiemy, jak ta zdolność, którą nazywamy wolną wolą, jest połączona z innymi czynnikami, z naszą wiedzą, z emocjami. Czyli z tego, że nie możemy czegoś zrozumieć, nie wynika, że tego czegoś nie ma. To jest taka zasada, którą tutaj jakoś by należało przyjąć. Ja rozumiem pańską trudność. Jeżeli moja decyzja zależy od wiedzy, prawda? To czy ona jest wynikiem, potem jest produktem tej wiedzy. Gdy dodam się wiedzy, to będzie inna decyzja. Gdy miałem mniej, to była inna i tak dalej. Czyli decyzja jest produktem wiedzy. Gdyby tak było, to by wolności nie było. Bo wtedy podmiot byłby automatem racjonalnym, który ważyłby tylko wiedzę, rację, probabilistycznym nawet automatem racjonalnym i mówił, no większe prawdopodobieństwo jakieś. Tak zwane bayezjańskie prawdopodobieństwo, większe prawdopodobieństwo, że zdarzy się to, a to. Prawda, że no tak ważyli teraz, co było większe prawdopodobieństwo, automaty, czy Brexit, czy nie, pomylili się. Ale chodzi o to, że wtedy działanie byłoby produktem, bylibyśmy automatami racjonalnymi, decydowalibyśmy, a tak nie jest. Więc w tym sensie my możemy działać wbrew swojej wiedzy, no przykładów jest mnóstwo, wbrew swojej wiedzy, albo na przykład wiemy coś, że jest taka tak, że zginiemy na przykład na pewno, a mimo to decydujemy się zginąć, bo inne motywy decydują, ale ktoś powie, powiedzmy jakieś aksjologiczne, jakieś wartościowanie warto zginąć. Ale ktoś powie, no dobrze, ty jesteś automatem aksjologicznym, zawsze wybierasz to, co uważasz za wyżej wartościowe. No, ale ktoś powie, no ale też nie jestem automatem aksjologicznym, bo mogłem tego nie zrobić. Mógłbym się, nawet nie zdecydować, mogłem się nie zdecydować na to, co uważałem za wyżej wartościowe. Więc tajemnica wolności jest wielka. Ja bym powiedział, tak rozumiany mocno. Bo pan profesor w początku powiedział, że a, to jest inne pojęcie, ja innym operuję mocnym pojęciem wolności, że to jest takie jakieś dziwne pojęcie wolności, bo takie mocne jest. A można to słabie jako samokontrolę.
zrozumieć. No można, tylko w bardzo wiele sytuacji takich wzorcowych, paradygmatycznych można pokazać właśnie sytuację, kiedy wybieramy coś, co rozumowo jest niekorzystne dla nas. Wybieramy w imię jakichś racji właśnie normatywnych, aksjologicznych, wartości powołując się, ale też do tego nie jesteśmy zdeterminowani. Bo moglibyśmy się i rozumowi, i aksjologii przeciwstawić. Powiedzieć ani to, ja nie. Także to jest ta wielka tajemnica wolności i czy wolnej woli, nie może mówić, bo to wolność można rozumieć jako niezależność, tylko taką, jak powiedziałem, jednym procesem od drugim. Więc to będzie jako wolność, to niezależność. Natomiast ja chciałem tylko zwrócić uwagę, żebyśmy tutaj wszyscy, bo i pan profesor Poczobut, i państwo zadając pytania, w naturalny sposób zeszli z problemu wolnej woli na problem umysłu ciała, prawda? Część energetyczna. Jeszcze raz chciałem przypomnieć, bo to lubię tę sprawę, że wolna wola abolicyjna musi być niezależna od ewentualnych procesów duchowych. Jeżeli człowiek jest duchem również, czy takim duchem emergentnym, to jeżeli jest niewolna wola, to musi być to niezależne również od tych procesów duchowych. Dzisiaj istnieje tendencja, tylko powiem takie zdanie, że wszyscy wiemy, do zabierania człowiekowi wolności i odpowiedzialności, bo to wpływ czynników fizycznych, psychicznych, dzieciństwa, różnych rzeczy, różnych. I właściwie psychiatrzy decydują, kto jest odpowiedzialny, kto jest nieodpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. Ta tendencja jest bardzo mocna. Natomiast to rzeczywiście to pojęcie wolnej woli, którym ja to operuję, jest tym mocnym pojęciem, że człowiek zachowuje taką zdolność. Jedną rzecz można powiedzieć, bo też no, tu wiele rzeczy, ale jest taka, ja bym się skłaniał jakoś do tego, że człowiek tak naprawdę, nie powiem tego słowa tak naprawdę, w rzeczywistości używa wolnej woli niewiele razy w życiu. To znaczy, wiele istnieje automatyzmów, prawda? Gdy jesteśmy związani z ruchem ciała, w przestrzeni, z różną kalkulacją, taki automatyzm, a to lepiej zrobić to, bo dojdę tą drogą łatwiej, to jest... To nie... Natomiast ważne decyzje w życiu, może ich jest kilka, to są te wzorcowe akty wolnej woli. Powiedzmy, że coś, decydujemy się właśnie zrobić to, a nie co innego. I wiemy dobrze, że jakie są racje za, a jakie przeciw. I to jest to. Ktoś nam oferuje coś, ja już tu użyłem, próbuje nas jakoś skorumpować. To jest ważna decyzja do nas samych dotycząca. Nie, ja nie dam się skorumpować, mimo że oferowane mi są duże pieniądze i mimo że to nie będzie skrzywdą dla nikogo. Zrób to, a to nie będzie skrzydło dla nikogo. Korporacja X, to przecież wybierzesz to, a to nie będzie. A w tym momencie my mówimy, a nie, bo ja się na przykład nie dam skorumpować, mimo że nikogo nie skrzywdzę. I to jest ten taki wzorcowy akt wolnej woli. Nikt jest, nie będzie skrzywdzony, nikt nie będzie o tym wiedział, ale ja nie będę zrobił. O tak bym to zrozumiał. Moim zdaniem to jest bardzo dziwne pojęcie wolnej woli. Na gruncie tego ujęcia, które przedstawiłem, zawsze, kiedy istnieje świadomość, istnieje też świadoma kontrola naszego zachowania. Nie tylko w sytuacjach wielkich tak zwanych wyborów, ale w tych najmniejszych, malutkich i bardzo małych wyborach, które dokonujemy cały czas, jeżeli działa, funkcjonuje nasza świadomość. Nieustannie za pomocą tej świadomości kontrolujemy nasze zachowania i wolna wola rozumiana jako świadoma kontrola zachowania występuje zawsze, gdy nasza świadomość jest włączona. Wyłączymy tę świadomość albo ją zaburzymy bardzo poważnie, no to wówczas procesy wolitywne zostaną sparaliżowane, przestaniemy decydować. W konsekwencji też przestaniemy ponosić odpowiedzialność za czyny, które wykonujemy, nie kontrolując ich, czy nie będąc zdolnymi do świadomej kontroli. Tak, jeżeli ktoś choruje na schizofrenię paranoidalną, a to jest jednostka chorobowa, która zwalnia od odpowiedzialności karnej, bo to jest określona choroba mózgu, która wyłącza w człowieku zdolność do świadomej autodeterminacji. Jest wiele tego typu przypadków zaburzenia aktywności mózgu, które powodują, że człowiek nie jest zdolny do świadomej kontroli swoich zachowań, wtedy nie będzie odpowiedzialności. Jeżeli natomiast jest świadoma kontrola zachowań, no to zakłada określoną aktywność naszego mózgu. Wydaje mi się, że w sytuacji tak zwanych wielkich wyborów również nie jest tak, że są to wybory nieuwarunkowane innymi czynnikami niż sama wolna wola. Wydaje mi się wręcz, że nie ma czegoś takiego, jak sytuacja, kiedy
mamy absolutnie czysty wybór, niczym nieuwarunkowany. Dlaczego w tych samych sytuacjach wielkich wyborów czy wyzwań, przed którymi stają ludzie, jeden wybiera tak, drugi zupełnie inaczej. Jeden idzie na współpracę, a drugi przeciwstawia się temu. Gdybyśmy szukali czynników, które to wyjaśniają, wydaje mi się, że moglibyśmy wskazać na wiele czynników warunkujących i w pewnym zakresie determinujących. Jest oczywiście ten czynnik być może najważniejszy, związany ze świadomą kontrolą i rozumieniem sytuacji, w której się znajduje i tego, co robi. A więc jest świadomość jako czynnik kontrolny, czy ta dźwignia naszego wyboru, ale jest też cały szereg czynników, które warunkują człowieka do tego wyboru. Czasami te czynniki mogą być bardzo silne i one przeważają nad tym świadomym, racjonalnym, moralnym wyborem, który ktoś dokonuje. Wydaje mi się, że wolna wola to jest modne współcześnie pojęcie, jest ucieleśniona. A jeżeli jest ucieleśniona, to jest wpisane w naszą neurobiologię, to jest wpisane w naszą genetykę, to jest wpisane w naszą historię osobniczą, we wszystkie doświadczenia, które zebraliśmy w ciągu naszego życia. I stając przed takimi właśnie wielkimi wyborami, te wszystkie czynniki jakoś grają. One są obecne w tle, ale jest jeszcze ten czynnik świadomej decyzji. Dzięki niemu, ale on nigdy nie występuje w postaci czystej, czegoś takiego nie ma. Krótko, ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za powrót do tego terminu wolna wola, bo w ogóle chciałam zapytać, skąd się ten termin wywodzi, jeśli można, to znaczy, czy on nie ma jakichś konotacji trochę teologicznych, albo... To jest jedno pytanie, a drugie, ja ciągle nie bardzo rozumiem, co to jest ta świadomość, na przykład, czy emocje też się mieszczą w świadomości, znaczy, dla mnie ten termin świadomość nie jest jasny, czy to jest tylko rozum, rozumność, czy... przepraszam, ale nie rozumiem. Proszę. O historii terminu profesor Rydzycki zapewne potrafi powiedzieć więcej ode mnie. Nie jestem specjalistą w historii pojęć. Niech pan może odpowie na to pytanie bardziej. Co to jest świadomość? Pytanie jest tak samo skomplikowane jak pytanie, co to jest wolna wola. Są różne teorie świadomości. Jak robię wykład z zakresu teorii świadomości, to jest wykład semestralny. Tam przedstawiam cały szereg rozmaitych koncepcji. Trudno streścić w paru słowach taki wykład. No, bo są różne pojęcia świadomości, są różne typy odmiany świadomości. Odróżniamy świadomość ekstraspekcyjną tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, od samoświadomości, czyli zdolności do oglądu i monitoringu swoich własnych stanów wewnętrznych. Wyrażając to w takim języku teorii informacji, który jest mi bliski, można byłoby powiedzieć, że stan świadomy to jest stan polegający na posiadaniu informacji o swoich własnych stanach wewnętrznych. Zgodziłbym się z tezą, że każdej formie świadomości zewnętrznej towarzyszy choćby nikła samoświadomość, a więc rdzeniem świadomości byłaby pewna forma samoodniesienia, czyli posiadania informacji na temat stanów, w których znajduje się mój organizm, zarówno stanów fizycznych, bo jest świadomość ciała, jak i stanów umysłowych, bo jest sama świadomość wyższych funkcji umysłowo-poznawczych i tak dalej. To jest pytanie tak obszerne. Zapytała Pani o emocje. Istnieją emocje, które są stanami świadomymi, istnieją emocje nieświadome. Jak w pewnym momencie powiedziałem, dla każdego procesu umysłowego, umysłowo-poznawczego możemy wyróżnić składową świadomą i składową nieświadomą. Emocje są takim właśnie też przykładem zjawiska, który ma cały szereg warstw nieświadomych, ale istnieje coś takiego jak świadome przeżycie pewnej emocji, ale on znowu jest nadbudowany nad stanami układu nerwowego, które są poniżej poziomu świadomości. Emocje są ucieleśnione i angażują cały szereg procesów fizykochemicznych zachodzących w naszym ciele, w naszym mózgu, w układzie nerwowym. A przeżycie emocjonalne, które sobie uświadamiamy, to jest też tylko czubek góry lodowej. To jest ta emocja, którą świadomie przeżywamy. Jest coś takiego jak jakość strachu, jak to jest bać się. No, trzeba tego doświadczyć, trzeba to przeżyć, tak? Czyli trzeba mieć to świadome przeżycie emocjonalne. Ale to zbyt szeroki temat, żeby w ogóle ogarnął go w postaci jakiejś definicji jednej rzeczy. Nie da się to zrobić. Dziękuję, proszę. Pytanie historyczne, to znaczy pojęcie wolnej woli, bo Pani chodzi o to, skąd się wzięło w ogóle pojęcie wolnej woli. Tak, ale to jest tradycyjne pojęcie, sięgające na pewno filozofii średniowiecznej, także to nic tutaj, ja nie wymyśliłem tego, nie.
To na pewno. No, bardzo trudno ad hoc tak powiedzieć teraz, bo to jeszcze zostanie nagrane i będzie na mnie, że źle powiedziałem. Źle powiedziałem, wszyscy będą się śmiali, więc ja wolę uniknąć tego pytania, kto pierwszy użył pojęcia wolnej woli w dziejach filozofii po prostu. Unikam tego pytania, ale odpowiadałem, że to nie jest produkt mój wymysł. Zachęcamy filozofów, jest artykuł, co starożytni mieli do powiedzenia na ten temat. Michała Bizonia. To miało samo wyrażenie, wolna wola. Tak jak, prawda, wolna wola. Bo my częściej mówimy wolność, wolność człowieka, wolność tam. A tu jest pojawiająca się wolna wola. Ja starałem się te dwie rzeczy odróżnić, pokazując, że wolność można rozumieć jako niezależność, na przykład jednych procesów od drugich, przynajmniej częściową niezależność. To nie jest kwestia wtedy wolnej woli, bo wolna wola wymaga tam świadomości, samoświadomości, zdolności do wartościowania i tak dalej. O tym nie mówiliśmy. W ogóle ta sprawa nie była dotknięta, proszę Państwa, zdolności do wartościowania, żebym mógł coś wybierać w sposób wolny. To ja muszę mieć, widzieć różnicę wartościowości, bo gdybym wszystko widział na jednym poziomie wartości, to wtedy nie mógłbym nic wybierać, bo żadnych motywów by nie było, nic mnie nie popychało, wszystko byłoby mi jakby obojętne. Czy zrobić to, czy skakać idąc po molo, jak ktoś tonie, prawda? Bo widzę, że ktoś tonie, idę po molo w Sopocie i skaczę, albo nie skaczę, ale muszę widzieć różnicę wartości, czyli ja nie tylko muszę być istotą świadomą, ale muszę być istotą zdolną do wartościowania. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą, moje życie ważniejsze, nie musi być heroiczne. Wartościowanie to może być bardzo egoistyczne wartościowanie, nie skacze. Ale ta decyzja jest decyzją w tym wypadku wolną, ale zakłada zdolność do wartościowania. Także tu myśmy nie dotknęli wielu, bardzo wielu rzeczy. Dyskusja poszła w kierunku umysłu, ciało. No tak, ja wchodziłem. Także dziękuję panom profesorom za dyskusję, państwu za obecność, wszystkim, którzy pomagali, za pomoc. Również dziękuję panu Przemysławowi z GO Trójmiasto za transmisję na żywo. Zapraszam państwa na następne spotkanie już po wakacjach. Zachęcam do zakupu numeru w promocyjnej cenie. Tam, tak jak redaktor naczelny powiedział, artykuł Michała Bizonia na temat starożytnego pojęcia wolnej woli, także można znaleźć rozwiązanie tej zagadki. Cóż dodać? Za dwa dni zachęcam do śledzenia naszego portalu filozofuj.eu. Za dwa dni ukaże się tam nowy numer o prawdzie. Są również relacje ze spotkań dotyczących wolnej woli, które odbywają się w całej Polsce. Normalnie kończymy zawołaniem filozofuj, ale dzisiaj może tak jak zaproponował gospodarz tego miejsca, dr Jacek Kołta, polsko filozofuj. Dziękuję.